Kropielnica, podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Modlitwa. W jakim celu i jak się modlić? To jest, zdawałoby się, taka podstawowa rzeczywistość chrześcijańska, ale jak się okazuje, niestety nie aż taka prosta. Dlatego do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem księdza Dominika Chmielewskiego, rekolekcjonistę, założyciela Wojowników Maryi, salezjanina. I chyba najlepszą rekomendację, jaką słyszałem pod Twoim adresem, to, że jesteś osobą, która potrafi kochać. To jest naprawdę bardzo przyjemne słowo, bo właśnie ci Wojownicy Maryi, którzy z mojej parafii w Gryficach, kiedy tam posługiwałem, jeździli na spotkania przez Ciebie organizowane, to mówili, że za każdym razem, kiedy słyszą głoszone przez Ciebie słowo, to czują się bardzo dobrze zaopiekowani, że czują się dosłownie kochani, że to są słowa miłości. Więc chyba nie wiem, czy można powiedzieć lepszy komplement pod adresem kaznodziei. Dziękuję bardzo. Ale wiesz, to jest właśnie to, co Duch Święty mówi też w kontekście modlitwy, że kiedy On powołuje nas do konkretnego dzieła Bożego, w tym wypadku mnie do Wojowników Maryi, czyli do mężczyzn, którzy z jednej strony są twardzi, ale gdzieś w środku bardzo pogubieni, pokruszeni, delikatni, potrzeba takiego rozlania Ducha Świętego w tym charyzmacie głoszonego słowa i bycia z tymi mężczyznami, takiego, a nie innego. Ja na przykład nie czuję dotykalnie, odczuwalnie, emocjonalnie miłości do nich, ale wiem, że moje serce jest przy sercu tych facetów. I to czuję bardzo, bardzo mocno, nie? Bo po prostu każdego tobie zależy na nich, nie? To chyba o to chodzi. Zależy mi na tym, wiesz. Patrzę na tych mężczyzn, wiesz, i chcę zobaczyć w każdym z nich niesamowity potencjał, który Bóg złożył. Wiesz, i w ogóle to jest, wiesz, często pytam Jezusa, jak ty patrzysz na tego mężczyznę teraz? Kim on dla ciebie jest? Daj mi twoje serce, kiedy kochasz go. Daj mi twoje oczy, kiedy na niego patrzysz. Daj mi twoje uszy, kiedy go słyszysz. To samo proszę Maryję, nie? Żeby dała mi swoje serce, bym kochał jej sercem tych mężczyzn, bo to są jej umiłowani synowie, żebym patrzył na nich jej oczami, żebym słuchał jej uszami, żebym po prostu był tym, który jako Dominik znika, a żeby oni widzieli we mnie Jezusa, żeby widzieli we mnie Maryję. I to nie jest coś takiego, wiesz, że ja coś nagle rozlewa się w moim sercu, jakieś, wiesz, fontanna uczucia. Nie, nie. To wszystko przechodzi przez wiarę. Czasami nic nie czuję, czasami mam bardzo trudny czas, czasami przeżywam totalną pustkę w sercu, a oni czują się tak napełnieni, oni czują się tak ubogaceni. Ja sam zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe? Przecież ja mam pustkę w sercu, a oni po prostu są, wiesz, pochłonięci przez Boga, przez słowa, które głoszę. Czyli jesteś takim przekazicielem miłości samego Pana Boga. I w ogóle tutaj kapitalną, wręcz dopisałeś nową definicję do modlitwy. Czy zresztą w Kościele to jest od wielu wieków odkrywane, że modlitwa to nie jest tylko rozmowa z samym Panem Bogiem, ale również kiedy my kochamy innych ludzi, to wtedy też następuje pewien rodzaj modlitwy, że właśnie będąc tymi przekaźnikami między Bogiem a nimi, wchodzimy w tę rzeczywistość modlitwy. I właśnie chciałbym Ciebie zapytać już u samego początku, w ogóle po co my się modlimy? No bo tak, nie powiemy, że po to, żeby przekonać do czegoś Pana Boga, no przecież On jest wszechwiedzący i ma On najlepsze rozwiązania. Przecież nie po to, żeby Go prosić o pomoc, no bo przecież On też chce dla nas najlepiej. No to może po to, żeby go o czymś poinformować, ale przecież on o wszystkim wie. Więc no właśnie, po co my się modlimy? Tak na dobrą sprawę, po nic. Po nic z tych rzeczy, które nam się wydają najważniejsze. Ponieważ większość z nas modlitwę traktuje jak pewne formuły, które mam zmówić, aby przebłagać Boga, aby go uprosić o coś, abym coś otrzymał w zamian za konkretną modlitwę, proszę jakąś konkretną łaskę. Z jednej strony jest to naturalne, normalne i ludzkie. Proście, otrzymacie, mówi Jezus. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Ale to nie jest istotą modlitwy.
Istotą modlitwy jest budowanie intymności z Bogiem. I słowo intymność nie ma tutaj charakteru seksualnego w żaden sposób. Słowo intymność oznacza stanięcie w prawdzie z tym wszystkim, kim jestem, z tym całym bólem, słabością, nędzą, grzesznością, a jednocześnie z tym wszystkim, kim jestem dla Niego, że jestem Jego umiłowanym synem, On jest moim umiłowanym ojcem. I to, że ja chcę z Nim rozmawiać, że chcę przebywać w Jego obecności, jest nieskończenie piękniejszym doświadczeniem u Niego niż u mnie. On jest nieskończenie bardziej stęskniony za mną, za tymi chwilami rozmowy z Nim, za modlitwą niż ja, choćbym nie wiem ile wykrzesał tak po ludzku swoje tęsknoty za Nim. To jest uszczęśliwianie Go przez to, że ja chcę być z Nim. Modlitwa to jest miłość, to jest relacja miłości, to jest relacja budowania intymności. To jest w To ogóle nie jest nic na siłę. bardzo komunikatywne słowo, intymność, właśnie, czyli jakaś bliskość. I Bóg, który jest miłością, który jest pełnią miłości, chce, aby ta miłość się ciągle rozwijała i dlatego po prostu nas do tego zaprasza. Ale wiadomo, w definicji brzmi to dobrze. I zresztą w ogóle, kiedy nagrywamy ten podcast, to bardziej myślimy o osobach, które mają problem z modlitwą, a nie o tych, którzy już modlitwę zrozumieli, którzy modlitwę jakąś praktykują, tylko bardziej o takich, którzy są u początku i nie za bardzo wiedzą, jak to ugryźć. I kiedy oni na przykład słyszą słowo intymność, to się zastanawia, no dobrze, ale jeśli ja nic nie czuję, mam w sobie tę pustkę, jakieś takie nawet może odczucie, że jestem odrzucony przez Pana Boga z powodu mojego grzechu, to jak ich naprowadzić na to, żeby tę intymność swoją przedstawiać Panu Bogu i otwierać się na Jego intymność? Powiedz, jakie ty masz propozycje do tego? Najważniejsze jest zrozumienie tego, że modlitwa nie polega na odczuciu, na uczuciach. Uczucia są ważne, jesteśmy stworzeni jako duch, ducha i dusza i ciało. I nawet katechizm Kościoła katolickiego mówi, że cały człowiek uczestniczy w modlitwie, czyli nie możemy kastrować się z uczuć, jak to dzisiaj niektórzy, szczególnie tacy, powiedziałbym, ascetycznie nastawieni do religijności, boją się uczuć, boją się uczuć na modlitwie. Nie ma się czego bać, dlatego że On nas tak stworzył. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Stworzył nas jako ducha, duszę i ciało. I cały człowiek ma być zaangażowany w modlitwie. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w Starym Testamencie, w ogóle w Piśmie Świętym, tylko kilka razy mamy odniesienie w kontekście modlitwy do ducha lub do duszy. Natomiast ponad 1000 razy mamy odniesienie w kontekście modlitwy do serca. Dlatego też modlitwa sercem. Módl się sercem. To jest jakby kluczowe zawołanie Pisma Świętego, jeśli chodzi o modlitwę. I teraz, jeśli to moje serce jest zranione, jeśli jest pogubione, jeśli ma fałszywy obraz Boga, to będzie mi trudno wejść w tą intymność. Dlatego też bardzo ważne jest, aby rozpocząć uświadamianie sobie tego przez wiarę. Musimy pamiętać, wola i rozum skodyfikowanym w wierze, kim jestem dla Niego i kim On jest dla mnie. To jest niesłychanie ważne. Od tego w ogóle trzeba zacząć chodzenie w Bożej obecności, z tą świadomością, kim ja jestem dla Niego. Kiedy staję do modlitwy, w ogóle modlitwa, będę o tym też potem mówił, to jest w ogóle 24h na dobę zaangażowanie całego człowieka w modlitwę. Ale tym fundamentem jest uświadomienie sobie, kim jestem dla Niego i kim On jest dla mnie. Jeśli mam ten fundament zbudowany przez wiarę, ja nie muszę nic czuć. Buduję ten fundament przez wiarę, że jestem Jego umiłowanym synem, jedynym i niepowtarzalnym. On mnie stworzył dla siebie. Stworzył mnie do jedynej i niepowtarzalnej relacji z Nim. Jest nieskończenie stęskniony za mną. Jestem dla Niego umiłowanym, wytęsknionym, upragnionym synem, a On jest moim Abba, tatusiem, najczulszym z ojców, ojcem o sercu matki. To jest
atmosfera, w której wchodzę w modlitwę. To jest ten fundament, który buduje 24 ha na dobę. I teraz bardzo dużo ludzi próbuje budować okna, czy budować dach bez fundamentu. Dach modlitwy, okna modlitwy, ale nie ma fundamentu. Czyli jakbyś chciał powiedzieć, że modlitwa to nie jest tylko kwestia jakiejś techniki, tylko że to jest otwarcie się na swoje serce i w sercu spotkanie Pana Boga, rozumiejąc jako ten najintymniejszy punkt w swoim wnętrzu, w którym mogę spotkać się z samym Stwórcą. I wtedy ta intymność może odbywać się zarówno, kiedy są emocje, jak i tych emocji nie ma, bo chodzi bardziej o postawę. Oczywiście, że tak. Emocje są ważne, ale ja na początku przechodzę przez emocje, tak mówię obrazowo w tej chwili. Jest ważne stworzyć atmosferę modlitwy. Też jest, to jest cudowne, że trzeba rozróżnić ducha modlitwy od modlitwy, sensu stricto. Duch modlitwy chce utrzymywać nieustannie przez cały dzień. To jest to poruszanie się w Jego obecności, każdy krok w Nim, każdy oddech w Nim, nieustanne pamiętanie o Nim, nieustanne rozkoszowanie się Jego obecnością. To jest utrzymywanie ducha modlitwy. Natomiast sama modlitwa to jest czas, to może być 15 minut, pół godziny, godzina, więcej. Kiedy odkładam wszystko na bok, kiedy wyłączam telefon, kiedy wyłączam telewizor, kiedy cały jestem dla Niego, On jest cały dla mnie. Czyli trwanie w modlitwie jedno, a typowo modlitwa, kiedy ona wychodzi ode mnie i kiedy skupiam swoją wolę na tym, kiedy też tworzę pewne działanie, to jest drugie. No bo właśnie wiele osób pyta o to i to bardzo ciekawie tutaj wytłumaczyłeś, bardzo obrazowo, że można rzeczywiście modlić się nieustannie, nawet kiedy w danym momencie moje myśli nie wypływają w kierunku Pana Boga, bo wykonuję jakieś czynności, dajmy to intelektualne, które mnie zajmują, ale mogę trwać w modlitwie. Tak, zobacz, możemy na przykład taki prosty obrazek zobaczyć. Wielu ludzi modli się różańcem. Na przykład jadą do pracy i w trakcie jazdy samochodem modlą się różańcem. Bardzo dobrze, ale to jest bardziej utrzymywanie ducha modlitwy niż sensu stricto modlitwa. Bo jednak jestem rozproszony, prowadzę samochód, dużo bodźców, które we mnie atakują. Muszę być cały czas uważny na to, co dzieje się przede mną, obok mnie. Więc pomimo tego, że się modlę, czyli utrzymuję ten stan modlitwy w głębi mojego serca, to jednak rozkojarza mnie dużo różnych rzeczy. Jeśli ktoś tylko różaniec będzie odmawiał w trakcie różnych obowiązków, w trakcie jazdy samochodem, biegania, spaceru i tak dalej, może zgubić głębię tej modlitwy. Więc dobrze byłoby, gdyby z jednej strony pięknie, że odmawiamy modlitwę chociażby różańcową jadąc samochodem, ale musi być też czas na modlitwę różańcową pogłębioną. Kiedy nikt i nic nie jest ważniejsze, zamykam drzwi mojej izdebki, mojej celi, mojego mieszkania, gdzie chcę wejść w intymność z Nim, i wtedy cały skupiam się na różańcu, na słowie, na tajemnicy. Zwalniam tą modlitwę. Chodzi o to, żeby wejść głęboko w to, co teraz wyznaję Jemu. Tradycja jeszcze fajnie to nazywa taką modlitwą przedłużoną, nie? Mówisz pogłębioną, przedłużoną, czyli że zostawiam pewne rzeczy i mogę właśnie wejść do tej izdebki swojego serca, tak? Parafrazując słowa Ewangelii. To jest ważne. I tak z każdym rodzajem modlitwy należy postępować, żeby pogłębiać tą modlitwę, bo to się z sobą wiąże. Jeśli na przykład, znowu pozwól, że opowiem o różańcu, jeśli różaniec jest w trakcie różnych obowiązków, które wykonuje, i bardzo dobrze, mam się tak modlić, pośród różnych obowiązków, które wykonuje, mogę w pewnym momencie poczuć, że jestem gdzieś zupełnie obok. Niektórzy nawet mówią, nawet nie wiem, którą teraz dziesiątkę odmawiam, bo gdzieś ten mój umysł biegnie do różnych rzeczy, które teraz robię. Jeśli w ciągu dnia będę miał czas na to, żeby wejść na te, nawet mówię, 10-15 minut na modlitwę różańcową,
I nie jest ważne, ile ja dziesiątek odmówię. Ważna jest jakość tego spotkania z Bogiem. Czyli mogę odmówić jedną dziesiątkę różańca, która będzie trwać 10 minut, ale ona tak pogłębi moją relację z Trójcą Świętą, tak pogłębi moją miłość do nich przez miłość Maryi, że wracając do tego różańca pośród moich obowiązków, znowu zrobię 2-3 kroki w głębie tej modlitwy pośród tych obowiązków. Więc można powiedzieć, że źródłem każdej modlitwy jest intymność z Bogiem, gdzie jestem cały dla Niego, a On jest cały dla mnie, a potem, na ile to jest możliwe, utrzymuję tego ducha modlitwy w ciągu mojego dnia. Super. Powiem Ci, że to są naprawdę bardzo głębokie słowa. I ciekawa to jest rzeczywistość, że my jako księża bardzo dużo mówimy o modlitwie i teoretycznie powiedziałbym to samo, ale w zupełnie innych słowach. I powiem Ci, że dla mnie to jest niesłychanie odkrywcze, to co powiedziałeś, bo to podejście i nazwanie tego właśnie tak obrazowo, no jest to ciekawe. Bardzo, bardzo dziękuję. To już jest naprawdę bardzo duża wartość w tej naszej rozmowie. I chciałbym pójść do kolejnego punktu. Ile się modlić? Czy jest jakieś minimum i maksimum? Jak to wygląda przy różnych powołaniach i stylach życia? Czy dany styl i powołanie jest determinowane do większej liczby, inne do mniejszej? Jak jest w Twoim odczuciu, w Twojej obserwacji? Wiesz, jeśli chodzi o utrzymywanie ducha modlitwy, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Jesteśmy powołani do modlitwy 24 h na dobę. Nawet ktoś zapyta, ale co, w nocy też mam się modlić? Tak, w nocy też masz się modlić, ponieważ twoje ciało odpoczywa, ale twój duch, twoja dusza nie. One mogą być w nieustannej aktywności w relacji z Bogiem. Mogę nawet poprosić, prawda, kładąc się spać, poprosić anioła stróża, żeby modlił się w moim imieniu, żeby uwielbiał Boga przez całą noc w moim imieniu. Przecież Pan mówi, Pan we śnie darzy swoich umiłowanych, a więc mogę zasypiając modlić się, moje ciało usypia, ale mój duch nieustannie się modli i przyjmuje obdarowanie Boże, które On przygotował dla mnie w nocy, podczas mojego snu. Jeśli z wiarą to robię, to mogę modlić się nieustannie 24h na dobę. I oczywiście, w zależności od stanu, w jakim jestem, czy jestem księdzem, czy jestem mężem, czy jestem ojcem, żoną, matką, w zależności od ilości moich obowiązków, teraz dostosowuję tą ilość czasu na taką konkretną modlitwę, tak, nazwijmy modlitwę i stan modlitwy, utrzymywanie ducha modlitwy, już rozróżniamy to, czyli na tą konkretną modlitwę przeznaczamy czas taki, jaki jest możliwy. To może być 15 minut, ale niech to będzie 15 minut najlepszego czasu jakościowego dla niego. Niech to nie będzie rano, kiedy na wpół śpiące, nie wiem w ogóle co się dzieje, próbuje coś tam klepać, jakiś pacierz. Albo późnym wieczorem, po kilku godzinach oglądania telewizji, kiedy po całym dniu jestem przebodźcowany. I wtedy ta modlitwa, sam to odczuwam, wymawiam słowa modlitwy, ale moje serce jest zupełnie gdzieś indziej. Niech to nie będzie czas, który, mówię to tak obrazowo, takim ochłapem dla Boga. Bo to też czas, miłość to jest czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Jeśli mojej ukochanej dawałbym najgorszy czas w ciągu mojego dnia, czyli wszystko jest dla mnie ważniejsze niż ona i na samym końcu dnia jeszcze sobie przypomnę o niej i przez chwilę z nią porozmawiam, jak ona by się czuła? Jak ona by się czuła? Prawda? No to jest bardzo uczciwe pytanie, nie? Które musimy sobie zadawać. Natomiast jeśli w ciągu dnia jestem świeży, mam dużo energii i mam tą chwilę czasu, te 10-15 minut, mogę to bardzo różnie wykorzystać, ale ja chcę wykorzystać to dla Niego, który jest dla mnie najważniejszy i pokazać Mu, mógłbym teraz robić milion różnych rzeczy, mam full energii, jestem w dobrej kondycji, mam dobrą formę o 10 rano, o 12, czy o 15, czy o 17, czy o 20. Ale chcę dać Ci ten czas Tobie.
Nie chcę, żeby on był przeziewany. Nie chcę, żeby on był senny. Nie chcę myśleć o tym, żeby już skończyć modlitwę, bo chcę się położyć, bo jestem zmęczony. Nie chcę. Chcę ci dać najpiękniejszy czas. Niech to będzie 15 minut, ale gdzie on ma całe moje serce, całego mojego ducha, gdzie moje ciało tęskni za nim, jest spragnione jego jak ziemia łaknąca wody. Niech daj. To jest to, w jaki sposób go traktujemy, kim on dla nas jest. Pokazuje nasza modlitwa i ważność tego czasu, który mu dajemy w ciągu dnia. Jaki to jest czas? Czy to jest ochłap czasu, gdzieś na samym końcu, kiedy już wszystko, co ważne dla nas, zrobiliśmy, ze wszystkimi porozmawialiśmy, którzy są dla nas ważni, że tak powiem, zaliczyliśmy wszystkie relacje, nagadaliśmy się, wszystko, dla każdego mieliśmy czas, na wszystko mieliśmy czas, oglądaliśmy jeszcze wszystkie filmy, skróty meczów i tak dalej, i teraz. Ojejku, jeszcze trzeba się pomodlić. Ja często się łapałem na tym wcześniej, wiesz, kiedy na przykład wydawało mi się, że są rzeczy ważniejsze niż modlitwa. Odmówię brewiarz później, jeszcze później. Teraz muszę zrobić to, tu ktoś zadzwoni, jeszcze tamto. I potem patrzę, jak wygląda mój brewiarz. Nie? Odczytanie jak najszybciej, bo jestem już zmęczony. Żeby w cudzysłowie zaliczyć to, nie? Żeby być w porządku z sumieniu. Ale ja się nie spotkałem z Jezusem. Prawne modlenie się, a nie modlenie się rzeczywiście z chęci. I powiem ci, że to wszystko, co powiedziałaś do tej pory, jest bardzo uspokajające dla osób świeckich. Wiesz dlaczego? Dlatego, że obserwuję w Kościele trochę taką konkurencyjność między światem osób duchownych i konsekrowanych i osób świeckich. I te osoby świeckie pewnie nie raz tego doświadczyłeś, pewnie podpiszesz się po tym, co powiem, że przychodzą do ciebie ludzie i mówią: no proszę księdza, czy może się ksiądz za mnie pomodlić, bo jak ksiądz się pomodli, to będzie lepiej, no bo ksiądz jest księdzem, ksiądz to ma piękne życie modlitwy, no bo ja świecki, co ja tam mogę zrobić? Ja to tam taki tylko sobie będę coś próbował, ale to jest takie skromne, byle jakie, o tak tylko, żeby było. A to właśnie pokazałeś, że obojętnie w jakim jesteśmy stanie, to mamy tę samą szansę na to, żeby mieć głęboką relację z Panem Bogiem. I oczywiście w tradycji, w naszym rozumieniu mówimy, że osoby zamykają się w tych klauzurowych zakonach po to, żeby modlić się za cały świat i oni mają więcej procentu tej modlitwy skupionej niż trwania w duchu modlitwy. Ale każdy, obojętnie w jakim położeniu by był, ma możliwość bardzo głębokiej relacji z Panem Bogiem. Wiesz, studiowałem Ojców Pustyni przez wiele lat. Napisałem pracę magisterską na ten temat i tam odkryłem coś, co dzisiaj jest zapomnianą tradycją, a przecież tak żywą przez wiele, wiele set lat. Mianowicie cały czas utrzymywanie świadomości, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, że jesteśmy mieszkaniem Boga, że On wstąpił w nas w chrzcie świętym, aby w nas zamieszkać. I w związku z tym dzielenie modlitwy na tak zwaną modlitwę poranną czy wieczorną nie ma już najmniejszego sensu. On nie przyszedł po to, aby zamieszkać we mnie, bym ja mu dał kilka minut rano czy kilka minut wieczorem. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że modlitwa staje się nieustannym jednoczeniem się z Nim w moim sercu. I na czym polega to nieustanne jednoczenie się z Nim w moim sercu? Tak jak mówiłem, serce w Piśmie Świętym ponad 1000 razy jest ukazane jako miejsce, centrum przebywania Boga, w którym ma odbywać się kult w duchu i prawdzie, o którym mówi Jezus, w głębi mojego serca. Co ciekawe, wielu ojców pustyni mówiło o tym, że nasze fizyczne serce w jakiś tajemniczy sposób jest duchowym miejscem przebywania Trójcy Świętej. I koncentrowali się na sercu. Oczywiście sam symbol serca jest o wiele głębszy niż sam organ serca, ale oni umiejscawiali właśnie to centrum w głębi fizycznego serca. Mówili: pokaż siebie, pokaż na siebie, wskaż na siebie. I nikt nie wskazuje na głowę, każdy wskazuje na serce. To jestem ja,
Tu jest moje centrum. W tym rozumieniu biblijnym, że to jest siedlisko wszystkich naszych uczuć, a obok tego decyzyjności, takie byśmy powiedzieli, centrum sterowania wszystkiego, kim my jesteśmy. Razem mi się tutaj przypomina sama też nauka Viktora Frankla, który mówił, że człowiek przekracza samego siebie, nie jest tylko sumą swoich organów, ale jest kimś więcej. I tutaj właśnie to serce bardzo ciekawie to pokazuje. Że to nie możemy powiedzieć, że tylko to, co mamy fizycznego, tylko za tym jest pewna tajemnica głębi, która jest po prostu nie do opisania i stąd też nasza ogromna godność ludzka. Wiesz, czytałem kiedyś opracowania dotyczące w ogóle struktury tworzenia się poszczególnych narządów w człowieku. Pierwszym narządem w momencie poczęcia, który się tworzy od momentu poczęcia, pierwszym narządem jest serce. Serce, wyobraź sobie, ma 5000 razy większe oddziaływanie elektromagnetyczne niż mózg. Serce ma swoją osobistą pamięć. Okazuje się, że ludzie, którym są przeszczepione serca, pamiętają sytuacje, wydarzenia z życia tego, od którego to serce otrzymali w przeszczepie. Jakby pamięć organów, nie? To też o tym Dokładnie. medycyna mówi. Dokładnie. Więc serce jest czymś o wiele głębszym niż tylko pompka, która pompuje krew. To jest nasze centrum. I tam w tajemniczy sposób przebywa Trójca Święta. I teraz zobacz, klasztory, zakonnicy, kapłani są powołani do tego, aby fizycznie zamknąć się w klasztorze, aby trwać przed Panem, odcinając się na tyle, na ile to jest możliwe, od tego wszystkiego, co by im w tym przeszkadzało. Natomiast świecki chrześcijanin, ten, który przecież jest tak samo powołany do jednoczenia się z Bogiem, jak kapłan czy siostra zakonna, tworzy sobie w swoim sercu swój klasztor. Czyli moje serce jest moją klasztorną celą, w której chcę przebywać z nim 24 ha na dobę pośród miliona obowiązków, które robię. I teraz Szkoła Świętych, Szkoła Ojców Pustyni, to jest nieustanne uczenie nas, w jaki sposób przebywać nieustannie w swoim sercu, zjednoczonym z Bogiem, wykonując różne obowiązki w ciągu dnia. I to jest fenomenalne. Nas tego nikt nie uczy. Mówisz o takiej mistyce codzienności. W Otóż ogóle to. to jest niezwykłe, to co opowiadasz. W ogóle bardzo dziękuję, że na początku nim to wszystko opracuję i potem wrzucimy to w internet, że dajesz mi takie indywidualne rekolekcje, bo tak słucham i naprawdę mnie to napełnia. Więc mów dalej. Tak. Wiesz, często rozmawiam z rodzicami. Mówię, pięknie jest, że uczycie dzieci Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale dla dzieci to w dalszym ciągu jest wierszyk. Dzieci już od małego powinny być wychowywane w tej świadomości, że ich małe ciałka są mieszkaniem Boga, są mieszkaniem Jezusa, ich największego przyjaciela. I powinniśmy jako rodzice, jako kapłani uczyć dziecko tego nieustannego rozmawiania, przebywania, odczuwania Jezusa w głębi naszego serduszka. Ja często, kiedy rekolekcje robię dla dzieci, to mówię: dzieci, zamknijcie oczka, połóżcie waszą rękę na sercu i uświadomcie sobie, tam jest Jezus, wasz najlepszy przyjaciel. I posłuchajcie, co on chce wam teraz powiedzieć. I wiesz, jakie głębokie słowa dzieci zaczynają wypowiadać. Jednocześnie tak proste. Jezus mi powiedział, że powinienem być bardziej grzeczny. Jezus mi powiedział, że bardzo mnie kocha i żebym to powiedział mojej mamie. Jezus mi powiedział, żebym nie zapominał o modlitwie. Ja po prostu oczy otwieram ze zdumienia, jak małe dzieci mają tą intuicję wejścia w to słuchanie głosu Boga w swoim wnętrzu. Tak, bo mają ten strumień, który płynie, tylko wystarczy do niego sięgnąć. I z tego Tak. powodu, że my do niego nie sięgamy, to on gdzieś zarasta, jest zakopany, a wystarczyło się tylko do niego dokopać i potem korzystać z tej życiodajnej wody, która po prostu tam jest. Tak. Kiedyś, wiesz, zostałem zaproszony do takiej rodziny, która była zaatakowana okultystycznie. Mieli sąsiadów, wiesz, zajmujących się czarną magią. No i zaczęły dziać się bardzo niepokojące rzeczy. To byli ludzie, którzy mieli coś wspólnego z kościołem, ale
Byli przerażeni tym wszystkim, nie wiedzieli kompletnie, jak sobie z tym poradzić. Poprosili, żebym przyjechał do nich. Udało mi się gdzieś tam któregoś wieczoru wpaść. Zaczęli mi opowiadać, rzeczywiście bardzo skomplikowana i złożona sytuacja. Sam modląc się w duchu, mówię: Panie Jezu, co ja mam zrobić? Co im poradzić? Coś bardzo konkretnego. A w głowie pustka, w sercu pustka. I patrzę na te dzieci. Dzieci mają 4 i 5 latek. Dwie dziewczynki. Ja mówię: dziewczynki, zamknijcie teraz oczka i zapytajcie Pana Jezusa, jak mamy się modlić, żeby Pan Jezus nas ochronił. I wyobraź sobie, te małe dziewczynki za chwilę otworzyły oczka, równocześnie powiedziały: Klew Chrystusia, mamy się modlić do krwi Chrystusia. Rodzice spojrzeli na nie wielkimi oczami. Skąd te dzieci w ogóle takie słowa? No, takie pojęcie w ogóle, nie? Tak, Profesjonalne, teologiczne, byśmy dokładnie. powiedzieli. Dokładnie, wie Boże, dzieci mają niesamowity kontakt z Jezusem. I tego trzeba dzieci uczyć. Przyjdzie czas na Ojcze Nasz, przyjdzie czas na Zdrowaś Maryjo, ale dzieci trzeba uczyć intymności z Jezusem w ich małych serduszkach. Oni świetnie to pojmują. Jakbyśmy od dziecka już to zaczęli, to potem nie byłoby takiego problemu. No bo zobacz, jak patrzę przed sam jako nauczyciel młodzieży w różnym wieku, przyszło mi już pracować we wszystkich rodzajach szkół, więc kiedy widzę tę już w kryzysie młodzież, która się buntuje, to sobie myślę, zostało coś zaniedbane za dziecka, bo wtedy była otwartość, a z niej się nie skorzystało. I sam też sobie wtedy wyrzucam, nie, jeśli miałem okazję oddziaływania na nie, że naprawdę jakby zostało to zadbane, wiadomo, przez różne środowiska, no bo nie tylko dom sam wychowuje dziecko, nie tylko sama szkoła, nie sam tylko kościół, bo one wszystkie muszą ze sobą współpracować, ale są w stanie no, doprowadzić do niezwykłej otwartości człowieka. Tak, tego trzeba uczyć cały czas tej świadomości, kim on jest we mnie i kim ja jestem w nim. I tej świadomości, że każdy oddech, każdy krok jest w nim, w jego miłości. Ja często tak pokazuję obrazowo, nie? Że wyobrażaj sobie nieustannie, że od dnia Chrztu Świętego otworzyło się nad tobą niebo. Jesteś pod takim portalem światła, w którym jesteś skąpany. Ten portal światła, czyli to otwarte niebo nad tobą, a ty jesteś zanurzony w tym świetle, które z nieba na ziemię porusza się nieustannie z tobą. Ty robisz dwa kroki do przodu i nie wychodzisz poza portal tego światła. Dwa kroki do tyłu, nie wychodzisz poza portal tego światła, bo to otwarte niebo jest cały czas nad tobą. To jest atmosfera, w której się poruszasz, w której myślisz, w której odczuwasz, w której czynisz każdy krok. To jest to, co mówi Święty Paweł. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czyli cały czas jesteśmy zanurzeni w jego miłości. Nie? I teraz tego trzeba uczyć od najmłodszych lat. I dzieci naprawdę świetnie to rozumieją. I potem dopiero, kiedy wchodzi Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, one zaczynają mówić do kogoś, kogo odczuwają obecność w głębi swoich serduszek. To już nie jest paciorek, one mówią już do kogoś. Czyli najpierw formować samo doświadczenie modlitwy, czym ona jest sama w sobie, a dopiero później formalizować, to byśmy powiedzieli, ubierać pewne Dokładnie tak. słowa Dokładnie poprzez te tak. tradycyjne modlitwy, no bo Tak one jest. mają głębie, a jeśli zaczynamy od nich, ja to widzę w przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii i widać to u tych dzieci, które są z pobożnych rodzin, że im to raz, że w ogóle łatwiej się tego nauczą, ale dwa, że one to rozumieją. A w wypadku dzieci, no, które nie mają kontaktu z wiarą, z kościołem, no to nawet potrafią, wiadomo, przekręcać nawet w zabawny sposób te słowa, ale nawet nie tylko samo przekręcanie chodzi, tylko o jakby mówienie na pusto, że są Tak. pewne określenia, ale za tym nie ma żadnego odwzorowania, żadnego desygnatu. Tak, to ciągle, wiesz, będą te słowa, formuły modlitewne, które nie przynoszą życia. Dlatego, że nie spotykamy się w nich z kimś, kto jest żywy. My często też nie jesteśmy żywi w tym spotkaniu. Jesteśmy, wiesz, odtwarzającymi jakąś formułę modlitewną, ale tam nas nie ma. Ja często, wiesz, też rozróżniam
modlitwy spontaniczne, modlitwy adoracji, modlitwy, wiesz, poruszania się w Bożej obecności, od modlitw, które są formułami modlitewnymi. I zwracam bardzo uwagę na to w takiej szkole modlitwy, którą prowadzę z różnymi osobami, bo bardzo mi zależy na tym. Myślę, że jedną z najważniejszych rzeczy, które dzisiaj stoją u formacji chrześcijanina, nie jest milion konferencji, które oni odsłuchują w internecie, tylko to, w jaki sposób się modlisz, szkoły modlitwy. Jak ktoś umie modlić się głęboko, w sposób kontemplacyjny, nie boję się o jego duchowość, nie boję się o to, że odpadnie od Jezusa. Więc szkoła modlitwy, to w jaki sposób formuje ludzi do modlitwy, jest dzisiaj niesłychanie ważne. Tak, dlatego że zobacz, że modlitwa, nawet jeśli by nie było jeszcze wiedzy teologicznej czy takiego obycia w kościele, to modlitwa jest czymś, co daną osobę scementuje i wytworzy wewnętrzną intuicję. Ja to bardzo często natrafiam u osób prostych, które widać, że są osobami modlitwy i one czują, chociażby nie rozumiały tego, że dana rzecz jest nie taka, a w tę warto iść. Czyli czy jest właśnie, no właśnie ta intuicja, takie odczucie, że sercem wiedzą, co zrobić. Tak. I zobacz, że oni bardzo często wchodzą w tą głębię tej ciszy, kontemplacji i wracają do form modlitewnych, w których ich serce zaczyna żyć. I wtedy dopiero odkrywają głębię Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, koronek, nowen, litań i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważne jest to przy formułach modlitewnych, żeby zwolnić modlitwę. Formuły modlitewne mają to do siebie, że w taki naturalny sposób człowiek przyspiesza to wszystko. Jak najszybciej ten różaniec odmówi, szczególnie jak ludzie sobie nakładają, nie wiem, nowennę pompejańską, jakieś różnego rodzaju litanie. Niektórzy mają całe zbiory modlitw na 15, pół godziny, które muszą odmówić każdego dnia. I wtedy to traktujemy jako ciężar pewien, nie? Który Dokładnie. muszą wziąć na Tak. barki, a nie jako moment spotkania się z Bogiem. Tak. Ja często pytam, zadaję pomocnicze pytania, bo modlitwa to jest miłość. To jest po prostu wyznawanie mu, że go kocham. W ciszy, w słowach, które wypowiadam, w pragnieniu mojego serca, w tęsknocie, we łzach, które mi lecą, bo mam bardzo trudny czas, ale w każdym z tych stanów duszy wyznaję mu, że go kocham. I teraz pytam, jak mówisz Ojcze Nasz, czy jak mówisz Zdrowaś Maryjo, czy teraz kochasz? Zadawaj sobie nieustannie to pytanie, czy teraz kocham? Mówiąc Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, czy teraz kocham? Czy moje serce jest zaangażowane w te słowa, które wypowiadam? Mówię, jeśli nie, zwolnij. Modlitwy formułkowe są modlitwami, czy definicyjne po prostu, takie, wiemy o co chodzi. One wymagają zwolnienia. Zobacz, kiedy na przykład mówisz w ten sposób: Zdrowaś Maryjo i chwila ciszy. Łaski pełna, chwila ciszy. Pan z Tobą, chwila ciszy. Zaż momentalnie wchodzisz w głębie, jakbyś momentalnie. chciał się nasączyć, nasycić tym słowem. Tak. Tu mówisz wręcz o kontemplacji słów, tak jak mówimy o medytacji Pisma Świętego, i to jest inne czytanie, nie tylko intelektualne, żeby zrozumieć tę warstwę racjonalną, ale żeby wejść w głąb, co to słowo mówi do mnie. To tak samo ze słowami modlitwy, że trzeba ją kontemplować, trzeba medytować te słowa, bo one są bardzo ważnymi nośnikami mojego doświadczenia Pana Boga. Tak, zobacz, Bóg stwarza wszystko przez wypowiedziane słowo. Musimy Dabara. docenić słowo. Tak, słowo w modlitwie stwarza rzeczywistość, nową rzeczywistość. On powołuje coś, czego nie było wcześniej w moim sercu, w moim życiu, w tym wszystkim, co przeżywam w moim wewnętrznym świecie. Więc słowa są ważne, ale w środku tych słów ma być moje kocham Cię. W środku tych słów ma być przeżycie Jego obecności. I wtedy dopiero modlę się sercem. A czy nie proponowałbyś takiej zasady, że nim podejdziemy do modlitwy, żeby na chwilę dać sobie czas ciszy, żeby
trochę ściągnąć z siebie bagaż pewien natłoku i dopiero później podejść do modlitwy, żeby ona nie była z biegu. To jest takie moje, wiesz, też doświadczenie pustelni. Kiedy byłem w seminarium na trzecim roku, postanowiłem, żeby pojechać do Karmelitów Bosych, do Drzewiny koło Gdańska. I tam właśnie po 3 dniach dopiero potrafiłem się tak naprawdę zatrzymać. Wyobrażasz sobie? Nawet będąc w seminarium, tak wiele spraw chodziło wokół głowy, tyle decyzji, wyborów, obowiązków do wykonania, że dopiero na trzeci dzień, wyobraź sobie, że kiedy pracowałem tam w ogrodzie, bo ten ojciec karmelita dał mi taki trochę ziemi tam do oczyszczenia, do pielęgnowania, i że dosłownie zacząłem widzieć dżdżownice. Patrzyłem w niebo i zachwycałem się niebem, a tak do tej pory to ciągle natłok myśli. Tak, wiesz, rozmawiałem ostatnio z pustelnikiem z Algierii, który prowadzi życie eremickie w małej takiej wspólnocie błogosławionego Karola de Foucault. I on mówi mi bardzo ciekawą rzecz. Mówi, przyjeżdżają księża z całego świata i zderzają się z ciszą, która powoduje, że zaczyna w nich wzbierać takie napięcie, taki chaos, że po prostu eksplodują, czasami krzyczą wręcz, próbują wybiegać to, bo po prostu to napięcie, które jest w nich. I stopniowo się wyciszają, wyciszają, wyciszają. I mówi mi ten pustelnik, zaczynamy rozmawiać dopiero po mniej więcej miesiącu czasu w ciszy. On zaczyna słyszeć siebie, zaczyna słyszeć mnie, zaczyna słyszeć Boga. Miesiąc czasu. I on mówi, nie mówię tutaj o kapłanach, którzy zawalili życie modlitwy, którzy są w jakimś totalnym kryzysie. Mówię o kapłanach, którzy pragną pogłębić swoją duchowość, a potrzebują miesiąc czasu, żeby wyciszyć swoje serce, by zacząć słyszeć. Nie? To jest nieprawdopodobne. Jakim my żyjemy hałasie, chaosie i tym przebodźcowaniu, nie? Każdego dnia. No wiadomo, że tutaj nie chcemy przestraszyć, tak, odbiorców, którzy Oczywiście. mają usłyszeć, że po miesiącu dopiero eremickiego życia mogliby podejść do głębokiej modlitwy, tylko mówimy o Nie, pewnym nie, nie. ideale, nie? Że Tak, możemy mówimy już o nawet w ideale. życiu, idąc na krótką adorację, czy nawet zamykając się gdzieś w pokoju i dając sobie chwilę na spotkanie, możemy wiele wytworzyć. To jest ta święta Teresa od Jezusa, która mówi o spotkaniu miłosnym z Jezusem, gdzie uświadamia sobie Jego obecność i dzięki tej obecności może głębiej wejść w modlitwie. I to może się odbywać gdziekolwiek i nawet w krótki sposób, jeśli wypracujemy to sobie. Tak, ja często mówię o tym, że zaczynaj od trwania w ciszy kilkanaście razy dziennie na kilka minut. To mogą być naprawdę 2-3 minuty na początku, ale kilkanaście razy dziennie zatrzymaj się i uświadom sobie, że jesteś tylko Ty, Jezus. I powiedz, Jezu, kochaj mnie, a ja przyjmuję Twoją miłość i odpoczywaj w tej miłości. Nic nie mów, nie monologuj, nie dialoguj, nie wymyślaj różnych innych form modlitewnych w tym czasie. Po prostu trwaj w ciszy, odpoczywając w Jego miłości. A potem dopiero powiedz powolutku Ojcze nasz, powiedz powolutku Zdrowaś Maryjo. Przeczytaj powolutku Ewangelię z dzisiejszego dnia. Zobaczysz, jak inaczej zaczniesz doświadczać Jego obecności. Ale trzeba zacząć od tego wyciszania chaosu i hałasu, który jest we mnie. Jesteśmy przebodźcowani maksymalnie dzisiaj. I kolejny raz tobie, Dominik, podziękuję, bo chociaż na początku tej rozmowy chciałem ciebie poprosić, żeby to nasze spotkanie, rozmowa była jak najbardziej praktyczna, zapomniałem o tym, a ty rzeczywiście dajesz już tyle praktycznych wskazówek, że no, naprawdę jestem zachwycony. Więc dziękuję i idziemy jeszcze dalej. Kolejny punkt: gdzie się modlić? Czy są jakieś miejsca niedozwolone? Czy są miejsca, gdzie nie powinno dochodzić do modlitwy? Jeśli tak, to dlaczego? Czy masz swoje preferowane miejsca modlitwy, czy raczej uważasz, że to jest sprawa drugorzędna? Wiesz, Piotrze, patrzymy na Jezusa. On jest wzorem doskonałej modlitwy, doskonałej teologii i doskonałej relacji z Bogiem. Zobacz,
raczej nie ma takich opisów, że Jezus na przykład rano czy wieczorem gdzieś tam się, wiesz, na drugi bok maty przekręcił, ziewnął i mówi: Ojcze, oddaję Ci ten dzień. Ojejku, niech on będzie cały Twój. Nie, nie mamy takiego Jezusa. Natomiast mamy Jezusa, który wstaje, kiedy jeszcze było ciemno. Idzie w miejsca ustronne, w miejsca pustynne, aby tam się modlić. Często modli się całe noce. Czyli to jest wskazówka pierwsza. Miejsce modlitwy ma być przygotowane. Ma być przygotowane w kontekście intymności z Jezusem. Jak ten wieczernik dosłownie, Tak. który mieli przygotować, żeby odbyła się Pascha. Tak. Cały czas rozróżniamy, prawda, trwanie w duchu modlitwy od konkretnego czasu na modlitwę. I pytam często ludzi, czy masz takie miejsce intymności z Jezusem? To jest tylko Twoje. Twoje miejsce, gdzie nikt i nic nie patrzy, nikt i nic nie jest ważniejsze niż Wy. To jest, ja porównuję często to do mieszkania zakochanych, oblubieńców, małżonków. Zresztą bardzo ciekawe jest to, że kiedy Jezus mówi: wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi, a ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ta izdebka to jest po grecku tameion, a tameion to jest mieszkanie czy konkretny pokój w domu żydowskim, który był tylko i wyłącznie męża i żony, oblubienicy i oblubieńca. I nikt nie mógł tam wchodzić bez zgody małżonków. To był ich pokój, to było ich mieszkanie. Tam była intymność między nimi. Jezus, mówiąc o tej izdebce w głębi naszego serca, mówi właśnie, że Twoje serce jest tym tameion. To jest komnata ślubna, gdzie jestem ja, który Ciebie zaślubiam, i Ty, który mnie zaślubiłeś. I tam musimy zamknąć drzwi do tameion. Tam nie ma prawa nikt wchodzić. Tam jest oblubieńcza miłość, intymność. Tam jestem cały dla Niego, On jest cały dla mnie. Więc z jednej strony moje serce jest tym tameion, tym specjalnym miejscem na modlitwę, tym szczególnym miejscem i przestrzenią modlitwy. Czyli Ale... mamy takie zadanie, które z tego się wyłania, że mamy wytworzyć miejsce, w sensie jakoś zmaterializować w swoim sercu przestrzeń, pewne nastawienie, które ma być tylko i wyłącznie dla Pana Boga, aby nikt inny nie był tam zapraszany, ponieważ to miejsce jest naznaczone i do niego tylko zapraszam Pana Boga, żeby ono nie było publicznym. Tak. Święty Serafin Sarowa pokazuje taki piękny obrazek, bardzo mi się to podoba, kiedy on pokazuje, na czym polega na przykład wstawiennictwo na modlitwie. On mówi tak, przychodzi do niego małżeństwo, które jest w wielkim cierpieniu i prosi, żeby Serafin się za nich pomodlił teraz. Więc Serafin pada na kolana i zaczyna uwielbiać Boga. I zaczyna zanosić to cierpienie, to wszystko, z czym przyszło to małżeństwo, do serca Boga. I w pewnym momencie Serafin mówi: znika wszystko, ja już nie widzę tego małżeństwa, jestem tylko z Trójcą Świętą. I uwielbiam, i dziękuję, i rozkoszuję się obecnością Bożą. Za jakiś czas to mija i znowu widzę to małżeństwo, ale ono jest w sercu Trójcy Świętej. I uwielbiam teraz Trójcę Świętą w sercach tych małżonków. Uwielbiam tych małżonków w sercu Trójcy Świętej. Nie? Czyli takie trzy etapy, kiedy się modlę wstawienniczo, bo ludzie przychodzą z różnymi zmartwieniami, troskami o swoich najbliższych do Boga, nie? Okej, ważne jest, przyjdź i opowiedz Bogu o cierpieniu tych, których kochasz. Ale potem jak oddajesz, to już nie myśl o tym. To już jest Jego, nie Twoje. Ty się zajmij Jezusem. Uwielbiaj Go. Dziękuj. Rozkoszuj się Jego obecnością. I zobaczysz potem, jak Jezus całkowicie przejmuje te problemy. Przejmuje to cierpienie. Przejmuje tego człowieka, którego Mu oddałeś. I On już jest Jezusa. Ten problem, który cierpi ten człowiek, już jest Jezusa. Nie jest Twój.
To jest ta nasza ludzka trudność, zobacz, żeby wypuścić trochę osobę, za którą my się modlimy z rąk. Bo my Tak. chcemy tak naprawdę mieć nad tym kontrolę. Ja, Panie Boże, powiem Ci dokładnie, gdzie trzeba uzdrowić, co konkretnie mu zrobić, bo ja wiem. Ja nieważne, Tak. że jesteś wszechmogący. Ja wiem, ja Ciebie kocham, ja mówię, że kocham, ale ja mam na to pomysł. A chodzi o to, żeby wypuścić trochę z rąk osobę. Trochę tak od razu mi się przypomina Ewangelia, kiedy Jan Chrzciciel mówi: oto baranek Boży i jego uczniowie idą za Jezusem. I on mógł się wtedy wkurzyć i powiedzieć: ale słuchajcie, no dobra, no wskazałem wam, ale to ja jestem waszym nauczycielem, a pobądźcie ze mną chwilę. Ale on ma właśnie taki dystans do siebie i do swojej misji, bo wie, że jest kimś wprowadzającym. I my trochę w takiego ducha musimy wchodzić. Jak ja ciebie słucham, to chyba o to chodzi, nie? Tak, ta wolność w sercu, ona pokazuje mi, czy ja naprawdę oddaję kogoś chociażby, o którego walczę na modlitwie, czy tak naprawdę ja nie oddaję, chociaż mówię, że oddaję. Często pokazuję to na takim prostym przykładzie. Mówię do człowieka, który jest w pierwszej ławce w kościele: daję ci moją komórkę, mój telefon. I podaję mu mój telefon. Ten człowiek bierze ten telefon, ale ja nie chcę wypuścić go z ręki. Mówię, daj mi jeszcze go trochę, jeszcze chcę się nim troszkę pobawić. No mówię, dobrze, oddaję ci ten telefon. I on znowu chce ten telefon wziąć, ja mówię, daj, jeszcze trochę potrzymam. Jeszcze chcę się troszkę nim nacieszyć, jeszcze troszkę chcę go dotknąć, chcę na niego popatrzeć i tak dalej. I w pewnym momencie ten człowiek by popatrzył na mnie i powiedział, człowieku, albo mi dajesz ten telefon, albo nie. I my tak często robimy z oddawaniem ludzi problemów, zmartwień Jezusowi. Mówimy, oddaję Ci Jezu to, to, to i to, i przez całą modlitwę myślimy o tym, jak bardzo nam trudno, jak to są nierozwiązane problemy, jak one są trudne i ciężkie, jak bardzo cierpimy. Zamartwiamy się na modlitwie, czyli ubóstwiamy nie Jezusa, a problem, nie Jezusa, a cierpienie, nie Jezusa, a troski zmartwienia. I okazuje się, że mogę tak się modlić od rana do wieczora i wychodzę jeszcze bardziej udręczony po modlitwie. Jeszcze bardziej zmasakrowany tymi troskami i cierpieniami. I mówię, no to nic nie daje, no nic nie daje, bo ty cały czas sam chcesz je rozwiązać. Na modlitwie twoim Bogiem jest twój problem, twoje cierpienie. I to jest problem, To jest nie w ogóle Jezus. bardzo dobre porównanie i też tą czynność, którą robisz rekolekcyjnie, bo to oddaje istotę rzeczy. Bo kiedy dajesz swój telefon i gdzieś trzymasz, to nawet jak komuś później to oddasz, to dalej masz poczucie, że to jest twój telefon. I Tak, mam tak. wrażenie, że to też jest bardzo miarodajne do naszego serca, bo kiedy nawet oddajemy jakąś relację Panu Bogu, to mówimy: ale pamiętaj, ona dalej jest moja. Ja Tak. opłacam abonament, ja zapłaciłem, nawet może jeszcze w ratach mam ten telefon, więc pamiętaj, to jest moje. Ale jeśli tak naprawdę uczciwie dojdziemy do początku, to czy te osoby nie są Boga? No właśnie Oczywiście, są. to są te pomocnicze pytania, które zadaję w takiej sytuacji. Powiedz mi, jak kochasz swoje dziecko? Jak kochasz swojego męża, o którego się modlisz? Księże, bardzo kocham. Jak kocha Bóg to dziecko, twojego męża? Nieskończenie bardziej niż ty go kochasz. I do tego jest wszechmocny, a nie trochę mocny. I nieskończenie dobry, a nie tylko dobry. Więc jeśli ja oddaję kogoś lub coś w ręce kogoś, kto nieskończenie bardziej kocha tego kogoś niż ja, a do tego jest wszechmocny i nieskończenie dobry, no to jest najlepsza inwestycja, jaką mogę dać. Dzisiaj miałem sytuację, w której pani pisze maila, że oddawała, proszę sobie wyobrazić, w godzinie miłosierdzia 8 grudnia pod szczególną opiekę Matce Bożej swojego kota, który jest dla niej całym światem. No i się stało tak, że 2 dni później kot został zagryziony przez jakiegoś pieska. Czyżby to nie było I pokazanie, że to jest bóstwem? Trochę i stało się, dokładnie, nie? dokładnie. I pani miała duży problem, żeby to zrozumieć, nie? Że ubóstwiła sobie kota, że kot stał się dla niej wszystkim. Całym jej życiem, sensem jej życia, kot, nie? I tak samo może być też z człowiekiem. Jeśli ja, oczywiście, normalną rzeczą jest, że kiedy martwię się o kogoś,
to przeżywam trudne stany emocjonalne. Jest mi ciężko, ale modlitwa ma stopniowo uspokajać te moje destrukcyjne emocje, uczucia, te lęki. Modlitwa oddania, nawet poprzez łzy, które płyną mi po twarzy, poprzez serce, które jest ściśnięte z bólu, mam je coraz bardziej uwalniać, uwalniać, uwalniać. Mam się uspokajać, uspokajać, uspokajać. Kiedy Jezus modli się w ogrójcu, gdzie przeżywa swoją mękę, którą bardzo precyzyjnie demon mu wyświetla, każdy rodzaj tortury i męki, który za chwilę będzie przechodził fizycznie. Jezus, jak mówi Słowo Boże, jeszcze intensywniej się modlił. My, jak się dręczymy czymś, zamartwiamy czymś, to albo modlimy się tak, jak mówiłem wcześniej, że od pierwszego znaku krzyża do ostatniego ciągle krzyczymy Bogu i wykrzykujemy, żeby coś zrobił, bo już sobie nie dajemy rady, bo jest tak ciężko, bo jest tak trudno, bo to, bo to, bo tamto. Albo próbujemy przespać problem, tak jak apostołowie. Niektórzy nurkują w lodówce, próbując zajeść problem, ale on niestety cały czas jest. Niektórzy próbują utopić go, nie wiem, w alkoholu, ale on świetnie potrafi pływać. Nie utopisz go. Modlitwa w ogrójcu pokazuje nam, że przejście do tego całkowitego bądź wola Twoja, do tego całkowitego oddania się Bogu, przejdzie przez etapy lęku, przerażenia. Tak, to jest naturalne. Ale ostatecznie musimy mieć cały czas bądź wola Twoja. Czyli jeszcze raz wracam do tego, że On jest nieskończenie dobry, jest wszechmogący. Dlatego jest wszechmogący między innymi, że potrafi z największego zła wyprowadzić najwspanialsze dobro. Jeśli z największego zła w historii tej planety, z bogobójstwa, wyprowadził najwspanialsze dobro, którym jest zbawienie ludzkości, to jak nie poradzi sobie z tymi moimi problemami? Z tym złem, który jest we mnie, który jest w mojej rodzinie, który jest w moim małżeństwie? On tylko potrzebuje jednego. Ufam Ci, że z tego zła potrafisz wyprowadzić najwspanialsze dobro. Ufam Ci, że z tego przekleństwa wyprowadzisz najwspanialsze błogosławieństwo. I już teraz odpoczywam w Twojej miłości, bo wiem, że wszystko będzie dobrze i wszystko dobrze się skończy. Już nie muszę się martwić, nie muszę się bać. Nie muszę ci podpowiadać, jak ten problem masz rozwiązać. Ty wiesz, ty wszystko możesz i jesteś tak dobry. Kocham cię i pozwalam się kochać i uspokajać. To jest klucz do takiej modlitwy. I to, co Dominik powiedziałeś teraz, wprowadza bardzo wiele lęku do życia ludzi. Już ci powiem dlaczego. Już miałem okazję to zaobserwować na wielu kierownictwach duchowych, w których po kolei, krok po kroku tłumaczyłem ludziom, na czym w ogóle polega chrześcijaństwo. I mówiąc właśnie o tych rzeczach, które przed chwilą wspomniałeś, dochodziliśmy do tego punktu, że pojawił się u tych ludzi bunt. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory rozumieli chrześcijaństwo jako pomoc w ich dobrym życiu. A chrześcijaństwo nie jest pomocą w tym, żebyśmy my żyli po swojemu, tylko jest uświadomieniem sobie, że Bóg jest najważniejszy i ja żyję dla Niego, ale to życie dla Niego jest największym pięknem i czymś, co człowiek może osiągnąć. I właśnie póki my tego w sobie nie przestawimy, to będzie ciężko powiedzieć: bądź wola Twoja, bo my ciągle będziemy równali do siebie i będziemy chcieli, żeby to było według mojej modły. I dlatego chyba to jest takie trudne. Tak, myślę, że też my troszeczkę przesiąkamy takim amerykańskim chrześcijaństwem, takim gospel prosperity, Ewangelia sukcesu, gdzie cały czas tłumaczy się, że jak masz wiarę, to będziesz zawsze zdrowy, to będziesz miał zawsze powodzenie, osiągniesz sukces w każdej dziedzinie życia, wszystko się pięknie poukłada i będziesz po prostu błogosławiony, czyli wszystko się tobie uda w życiu. No tak nie jest. Kiedy patrzymy na Jezusa, Jezus mówi: będziecie znienawidzeni przez świat. Świat was odrzuci. Kiedy pokazuje te dwa domy, nie? Zbudowane na Jezusie, na skalę i zbudowane na piasku, ja często pokazuję, że tym ukrytym sensem tych dwóch domów jest zbudowanie na skalę, czyli na zaufaniu Bogu we wszystkim, i zbudowanie swojego domu na piasku, czyli na zaufaniu sobie. I zobacz, że
i w dom zbudowany na zaufaniu Bogu, i w dom zbudowanym na zaufaniu sobie uderzają te same siły zła. I w jeden dom, i w drugi dom. To nie jest tak, że jak zbuduję swój dom na skalę, którą jest Jezus, to będę chroniony 24h na dobę przez całe życie i będę zawsze zdrowy, będę miał cudowne dzieci, będę miał zawsze pieniądze i będzie mi się wszystko udawać. Nie. Te same siły zła, które uderzyły w dom zbudowany na piasku, uderzyły w dom zbudowany na skalę. Te same siły zła. Różnica Tylko, jest że tylko w ten dom, fundamencie. dokładnie tak, dokładnie tak. Powiem ci, że ostatnio właśnie medytując ten fragment, właśnie to zauważyłem, ci powiem. I też było dla mnie to fenomenalne. No to jest, bo my właśnie chcielibyśmy takiego, nie, chrześcijaństwa idealnego, że Panie Boże, poproszę o klosz. Niech te rzeczy na mnie nie oddziaływują, bo to jest dla grzeszników, a pisze, jestem z Tobą. To trochę jak ta święta Teresa, która oburzona, jak wypadła z łódki, powiedziała, jak ty, dlaczego ty tak zrobiłeś do Pana Boga, a Pan Bóg rzekomo miał jej powiedzieć, bo ja tak traktuję swoich przyjaciół, ona, dlatego masz ich tak mało. Wszyscy się oczywiście Dokładnie. śmieją, nie? Ale Tak, trochę to tak. tak jest, nie? Że próby nas Tak. kształtują. Poza tym zobacz, że całe nasze chrześcijaństwo polega na jednym, całkowitym oddaniu się Bogu, w całkowitym zaufaniu Jemu, że On w swojej przedwiecznej mądrości wyprowadzi w historię mojego życia do zbawienia. I bardzo często jest też tak, że my nawracamy się w pewnym okresie swojego życia, mając za sobą życie bez Boga. Czyli co? Mając za sobą nie tylko grzechy, ale też skutki i konsekwencje tych grzechów, które idą za nami krok w krok. I teraz ja też muszę sobie uświadomić, że wiele trudnych sytuacji w moim życiu są następstwem złych i głupich wyborów, wyborów, którym Bóg się nie liczył wcześniej w moim życiu. I teraz ja odczuwam z całą ostrością to, jakie są skutki i konsekwencje mojego życia bez Boga. I to nie będzie tak pstryk, że teraz Bóg to wszystko pięknie wyprowadzi, już będzie super w jednym momencie. Nie. Bardzo często Bóg dopuści już pokutę za mojego życia. Czyli, żeby skonfrontować się z tymi skutkami, konsekwencjami moich wyborów, z mojej przeszłości. Tak, to jest trudne. Tak, widzę te skutki i konsekwencje w moim małżeństwie. Widzę skutki i konsekwencje w życiu moich dzieci, bo przez 20 lat żyłem bez Boga i dawałem moim dzieciom pogański styl życia. I teraz widzę, co ja dałem, jak te dzieci idą drogą na zatracenie. To jest trudne, żeby to zobaczyć. Ale to też jest kształtowanie do odpowiedzialności za całe moje życie, za wszystkie wybory, za wszystkie decyzje, które dokonuję. Tak, bo to się I teraz. wszystko nawarstwiało i wiesz, i tak sobie jak myślę o tym, co opowiadasz, to sobie tak rozważam, czy to w ogóle by było uczciwe, gdyby Pan Bóg od razu nam to zabrał, to co jest trudne. To by było niepersonalistyczne, tak, używając Dokładnie. terminologii, nie traktowanie nas jak o osoby, bo On chce za życia jak najwięcej z nami przepracować. I pewnych rzeczy bolących musi podotykać, żeby w procesie nas tego wyciągnąć, żebyśmy my też uczestniczyli w tej przemianie i dzięki temu doświadczali Jego miłości, mimo że ona będzie trudną miłością i bolesną w tym procesie. Dokładnie. Kiedy patrzymy na Jezusa, nie? Czy on miał po ludzku udane życie? Nie miał gdzie głowy położyć. Prześladowany, odrzucony. Skończył jak najgorszy złoczyńca na krzyżu. Kiedy patrzymy na Maryję, czy ona miała super udane życie? Też z przeoranym sercem uczestniczyła do końca w tej misji współcierpienia ze swoim synem. Matka Boża powiedziała bardzo pięknie do Bernadety Subiru: Nie obiecuję ci szczęścia tu na ziemi, obiecuję ci szczęście w niebie. Nie? I cały czas musimy mieć tą perspektywę. Ale nawet w tym nieszczęściu tutaj na ziemi, w tej udręce, przez którą przechodzimy, w tych skutkach i konsekwencjach grzechów, które widzimy, jak niszczą mnie, moje małżeństwo czy moją rodzinę, mogę już żyć szczęściem w niebie. Kiedy naprawdę chcę się jednoczyć z tym, który jest szczęściem w moim sercu. Co to jest niebo? To jest Jezus.
Ja będę mieszkał w Jezusie, w Jego sercu, w Trójcy Świętej, w relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wewnątrz tej relacji będę żył przez całą wieczność. To jest niebo. Ale ta relacja cały czas jest we mnie. Więc ja już mogę schodzić w głąb mojego serca, aby zanurzyć się w tą relację i już żyć w niebie, pomimo tego, że okoliczności wokół mnie są pełne udręki i cierpienia. Jak już otworzyłeś temat nieba, to sobie myślę, że taką klamrą podsumowującą ten punkt będzie w ogóle wyjaśnienie, jaki jest kształt nieba. Wiesz, ja tak ostatnio sobie na ten temat trochę rozważałem, zresztą nawet i napisałem książkę Śmierć, Nowy Początek i w kontekście niej rozważałem niebo, że przecież tam nie jest temat zero-jedynkowy. Że ja tam się albo dostanę, albo nie dostanę, ponieważ jeśli z takiego punktu wyjdziemy, no to zakładamy, że chodzi o to tutaj w życiu, żeby się jakoś prześlizgnąć i tam się pojawić tylko. Że tak nie chodzi tylko o to, tylko o to, żeby jak najgłębiej żyć, ponieważ współmiernie do mojego tutaj doświadczenia na ziemi i pewnego mojego zmagania, również inaczej będzie wyglądało to niebo. Tak, ponieważ ja tam wchodzę jako konkretna osoba, to nie jest, że włączam się w jakąś matnię i jesteśmy tylko w Bogu, tylko On patrzy na mnie jako na kogoś, kto przyszedł z tej ziemi i od razu przychodzi na myśl ten Jezus, który przychodzi w ciele uwielbionym do apostołów. Oni Go poznają po łamaniu chleba, widzą Jego rany i to, co jest charakterystyczne w Nim, również jest w ciele uwielbionym. Więc my tworzymy sobie pewne doświadczenie tutaj na ziemi i dlatego Pan Bóg też nas przeprowadza przez ten proces. I kiedy chyba się to zrozumie, to wtedy też będzie się bardziej rozumiało, no bo by się tak chciało, Panie Boże, Ty mi zabierz słabości, trudności, bóle i po prostu mnie do tego nieba wpuść i będzie okej. Okay. I będzie, jak powiemy kolokwialnie, sztywniutko, będzie rewelacja. Nie? A tu chodzi o coś innego, chodzi o kształtowanie mojej osoby, która będzie bardziej gotowa, żeby kochać przez całą wieczność. Tak, moi mistrzowie sztuki walki, którzy trenowali mnie przez wiele lat, mówili mi jedną rzecz, którą zapamiętałem. Mówili tak: Dominik, nie wiesz, kim jesteś, dopóki cię nie przetestowano. I to jest coś bardzo, bardzo mądrego. Nie wiem, kim jestem, jaka jest moja wiara, dopóki nie wejdę w próby wiary. Można powiedzieć, że im wyżej Bóg chce mnie, im głębiej zaprowadzić w głąb swojego serca, w głąb tajemnicy Jego obecności we mnie, Jego wszechmocy, dobroci i miłosierdzia, tym bardziej będzie mnie testował w próbach wiary. Im głębszą świętość chce we mnie osiągnąć, tym bardziej będę testowany w próbach wiary. Po to, żeby to zaufanie Jemu wzrastało we mnie nieustannie, nieustannie, coraz bardziej, coraz bardziej. Tak, jakby prawda? Chciał powiedzieć, osiągnąłeś pewien poziom, więc zapraszam Ciebie do kolejnego, bo wiem, że już jeden ogarnąłeś. Tak, i zobacz, że tym poziomem jest posłuszeństwo Jemu. Tego znowu o tym nie mówimy, nie? Że celem życia chrześcijańskiego jest posłuszeństwo Bogu we wszystkim. Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To jest fenomenalne. Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Oczywiście, jak jesteśmy chrześcijanami na poziomie mleka, o którym mówi święty Paweł, mówi, nie jesteście zdolni do stałego pokarmu, muszę ciągle dawać wam mleko. Czyli cały czas te takie chrześcijaństwo, takie lekkie, takie sympatyczne, takie, no, takie, żeby tam za bardzo nie zrazić, prawda? Takie amerykańskie. Tak, pomalowane, takie kolorowe, tak, jak pisane. Takie pluszowy misiu, tak, taki Jezus, taki fajny, nie? Taki z The Chosen troszkę, nie? No, natomiast kiedy już wchodzimy na serio w relacje z Nim, to wejdziemy w próby wiary, wejdziemy w krzyż, wejdziemy w cierpienie. Po co? Po to, żeby nauczyć się całkowitego posłuszeństwa Jemu, całkowitego pełnienia woli Bożej. Ja często mówię, można żyć w obecności Bożej, na przykład na modlitwie, przyjmować Jego obecność, poruszać się w Jego obecności, ale nie poruszać się woli Bożej. Mogę przez piękne przeżyć czas modlitwy, a potem i tak realizuję moją wolę. I tak realizuję swój własny egoistyczny plan na moje życie.
Aczkolwiek trzeba tutaj też podkreślić odnośnie tego cierpienia, żeby nie wejść za bardzo i się nie, Cierpienieństwo. no właśnie, i żeby się za bardzo nie nakręcić. Ja tutaj bardzo lubię fragment Ewangelii o Panu Jezusie, który rozmawia z Poncjuszem Piłatem i który pyta go, czy ty jesteś królem? A wtedy co on odpowiada? Nie mówi, ja tak przyszedłem po to, żeby cierpieć, jestem po to, żeby przeżywać ból. Nie, on mówi, ja przyszedłem po to, aby dać świadectwo prawdzie. A w wypadku życia Jezusa ta prawda oznaczała poświęcenie, no bo wiadomo, jak zareagują naprawdę ludzie, że będą chcieli ukrzyżować i że go zaprowadzą na Golgotę. Więc to też nie jest tak, jakby, że chrześcijanin ma się tylko nastawić na to cierpienie, tylko ma się nastawić na prawdę i na pewien też rozwój pozytywny. A jeśli, a przeważnie tak to niestety w życiu jest, wpisane jest w to cierpienie, to ono jest skutkiem ubocznym, a nie celem samym w sobie. Nie? To też Tak, warto tak. To podkreślić. co powiedział, wiesz, święty Jan Paweł II, nie? Że miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie udźwigniecie. Że miłość jest kluczem, tylko że ta miłość jest tak inna i tak szokująca. Zobacz, Jezus mówi: czy myślicie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię? Przyszedłem przynieść rozłam. Oto dwóch będzie przeciwko trzem: ojciec przeciwko matce, matka przeciwko córce, córka przeciwko ojcu. I zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że ten, który jest miłością, przynosi rozłam, podział wśród najbliższych. No właśnie dlatego, że jego miłość ma być ponad wszystko dla Bo on nas. rozumie konsekwencje, że kiedy Tak. będziemy dokonywali pewnych wyborów, to niestety tak to wpłynie na świat, który wokół nas jest. Ale celem jest samym w sobie miłość i na nią się nastawiamy. A to też lubię bardzo podkreślać, nie? Żeby nie przestraszyć cierpieniem. Nie myśleć, że człowiek się rozwinie przez cierpienie. Człowiek rozwija się przez miłość i na miłość się nastawia, a cierpienie jest niestety wpisane w rachubę, no bo ludzie niektórzy będą chcieli nam w tej dobrej miłości przeszkodzić. Tak. Jezus, król miłości, rozwinął, mówiąc tak po ludzku, swoje posłuszeństwo Ojcu przez cierpienie. Ale nie cierpienie związane z cierpiętnictwem i szukaniem cierpienia, ale cierpieniem, które jest znakiem sprzeciwu przeciwko miłości. Bo my zredukowaliśmy chrześcijaństwo, mówię tak przysłowiowo, kolokwialnie, do tego paciorka odklepanego rano i wieczorem bez serca, tylko jako zaliczony obowiązek, do buzi w niedzielę, którą mamy odwiedzić w kościółku, do rybki w piątek zamiast mięska. I nagle przychodzi ktoś, kto mówi: czy jestem dla ciebie wszystkim? Czy kochasz mnie ponad wszystko i ponad wszystkich? Czy kochasz mnie całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy? Czy kochasz mnie bardziej niż żonę, męża, dziecko, twoje pasje, zainteresowania? Czy jestem dla ciebie sensem twojego życia? Czy jestem dla ciebie największą miłością? I ludzie nie są przygotowani na to. Jeśli ktoś odpowiada na tą miłość i stawia Jezusa number one, kochając go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, staje się znakiem sprzeciwu dla ludzi, którzy zredukowali chrześcijaństwo do przysłowiowego paciorka. I wtedy dokonuje się ten rozłam. Nie? Mówię też o miłości na serio, nie? Nie o nawróceniu, które polega na tym, że ja teraz będę latał do kościoła 10 razy dziennie, a nie będę miał przebaczenia dla swoich najbliższych, nie będę miał czasu dla swojej żony czy swoich dzieci, bo będę od rana do wieczora w kościele, bo się nawróciłem. Nie o takie nawrócenie chodzi. Tak, na początku może to tak wyglądać, no bo okres neoficki jest bardzo burzliwy, ale powoli tak odbijając się od boku do boku, stara się człowiek znaleźć tę równowagę i balans. No Tak. właśnie, czyli modlitwa, możemy jakby to streścić, to jest moja próba relacji z Panem Bogiem w miłości. I jak już powiedzieliśmy tak wiele głębokich rzeczy, to aż mi wstyd jest zadać kolejne pytanie, które może Śmiało, wyglądać jako pewne, rozmawiajmy nieustannie. tak, jako Mam pewne czas. spłaszczenie, ale wydaje się, że to też jest bardzo ważne, bo to ludzie pytają wielokrotnie w konfesjonale, nawet w kierownictwie duchowym, w jakiej postawie ciała się modlić?
I na przykład, jak sobie przypominam o komentarzu mojej babci, to ona twierdziła, że jeśli modlitwa jest należąca, to jest żadna modlitwa. I ona bardzo twardo do tego podchodziła. A jak ty uważasz? Czy postawa modlitwy mówi o naszej modlitwie? Czy jakieś postawy są niegodne? Czy raczej jest to kwestia indywidualna? Bardzo ciekawy temat, bardzo ważne pytanie, które zadałeś. Przepraszam, ale trochę dłużej będę o tym mówił, bo to jest niesłychanie Wiem, ty masz ważne. też tę modlitwę krzyża, prawda? Leżenia Tak. krzyżem i to wiem, że wojownicy też, jak byłem w parafii w Gryficach, przywieźli ten temat i o nim trochę rozmawialiśmy, więc też prowokuję, abyś to jak najbardziej poruszył. Mówiliśmy o tym, że cały człowiek ma się modlić, tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Czyli również moje ciało ma się modlić zgodnie z tym, w jaki sposób modli się moje serce. I teraz, jeśli na przykład proszę o coś, dlaczego nie mam wyciągnąć swoich rąk i w tym geście prośby się modlić? Jeśli na przykład dziękuję, dlaczego nie skrzyżować swoich rąk tak jak często to jest Matka Boża jest pokazywana na obrazach? Z takim dziękuję pochyleniem głowy, z uśmiechem, z wdzięcznością. Kiedy przepraszam, dlaczego nie paść na kolana i nie wyrazić swoim ciałem skruchy serca? Jeśli staję przed Bogiem, aby uniżyć się przed Nim, dlaczego nie paść leżąc krzyżem? Kiedy patrzymy na relacje tych, którzy w Piśmie Świętym i doświadczenie Boga, to jest zdumiewające. Na przykład, kiedy prorok Daniel ma widzenie anioła Gabriela, pada jak martwy. Nie? Dopóki anioł go nie dotknie, on nie jest w stanie ruszyć się. Nie? Pokazuje często święty Jan. O, dzisiaj mamy przecież święto Jana Apostoła. Święty Jan, umiłowany uczeń Pana Jezusa. Jego ulubioną pozycją modlitewną było spoczywanie na sercu Pana, wsłuchiwanie się w bicie Jego serca, kiedy On to serce biło w tym nieustannym Janie, kocham Cię, kocham Cię, Powiedz, czy kocham Cię. mamy to rozumieć jako uczciwe podejście do rodzaju modlitwy i jej treści i dostosować do tego postawę ciała, czy raczej, wiadomo, na początku będziemy musieli się tego nauczyć i czasami będzie to nawet i sztuczne, ale powoli będzie to w nas wypracowywane, ale docelowo, żeby po prostu otworzyć się na to, żeby ta modlitwa nam mówiła, w jakiej postawie mamy się modlić? Tak, to będzie działać wzajemnie. Serce będzie dyktować ciału, jaką ma przyjąć pozycję do tej akurat modlitwy, którą teraz wypowiada. No ciężko byłoby mi na przykład przepraszać Pana Jezusa za moje grzechy, siedząc sobie z założoną nogą jedną na drugą. No tak nie da rady. Tak, to jest mowa ciała. To jest w Prawda? ogóle Tak. takie nieuczciwe nawet, nie? Dokładnie. Fakt. Bardzo często doświadczamy tego, że jak ciało pójdzie za głosem serca na modlitwie, zaczyna się jednoczyć z sercem, zaczyna się jednoczyć z tą intencją i treścią modlitwy, którą serce wypowiada. I zobaczymy, że o wiele głębiej wtedy przeżywamy modlitwę. Ten Jan, którego ulubioną pozycją było leżenie na piersiach Jezusa Chrystusa i wsłuchiwanie się z miłością w Jego kocham Cię. Jak widzi Jezusa na wyspie Patmos, który pojawia się jako Pan Panów i Król Królów, pada martwy na ziemię. Czyli jak Jezus objawia swoją chwałę, nikt nie jest w stanie ustać na nogach. Wszyscy padają na ziemię. Kiedy Boża obecność wypełniła Arkę Przymierza, kapłani, którzy nosili Arkę, padli na ziemię. Nie byli w stanie utrzymać tej chwały. Więc z jednej strony ja chcę moje ciało zjednoczyć z moim sercem. Mogę na przykład go uwielbiać, stojąc, trzymając ręce wzniesione do góry, uwielbiając go. Ale jak przyjdzie poczucie jego obecności, mogę za chwilę paść twarzą do ziemi, bo będę tak mocno przeżywał jego świętość, która się objawia w czasie tej modlitwy. Czyli po prostu coś za autentycznością, żeby Dokładnie. otworzyć się na to, żeby również i moje ciało było dopełnieniem modlitwy, która płynie przez moje usta, moje myśli, moje serce. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jakby dostosowywać też moje ciało i serce do tego, co dzieje się w trakcie modlitwy.
bo mogę zacząć na przykład od dziękczynienia, a nagle poczuję w swoim sercu: potrzebujesz, Dominik, przeprosić za ten konkretny grzech dzisiaj. Nie wzbudziłeś takiego aktu żalu, który powinieneś. I nagle przerywa moje dziękowanie za wszystko, padam na twarz, mówię: Panie, przepraszam Cię, tak Cię przepraszam za to, proszę Cię, wybacz mi. I nagle czuję, jak ten ciężar puszcza w moim sercu, pojawia się radość i wdzięczność, wzruszenie, wstaję, mówię: Jezu, tak Cię kocham, i wznoszę ręce do góry, mówię: dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś, uwielbiam Cię, Twoje miłosierdzie, już jestem w innej postawie. To wszystko powinno być tak spontaniczne, naturalne, jednoczenie serca i ciała w takim odczuwaniu tego, jak On mnie prowadzi na modlitwie. O, tak bym powiedział. Jak Duch Święty mnie prowadzi na modlitwie. Jak tak słucham Ciebie, to nawet i modlitwa należąco jest tutaj wtedy usprawiedliwiona, ponieważ jeśli mam w ciągu dnia nieustanną modlitwę i ona płynie, ma różne swoje etapy, formy i na przykład już jest wieczór, jestem zmęczony i chcę powiedzieć Panu Bogu parę słów takiego uwielbienia, położę się na łóżko, mówię: Panie Boże, jesteś miłością. Kocham Ciebie, jesteś dla mnie ważny, dziękuję Ci za ten dzień, bądź błogosławiony i leżę i to nie ma nijak zgrzytu. Żadnego. Co więcej, tak powinniśmy usypiać. Tak powinniśmy zasypiać, nie? W jego ramionach. Ja często prowadzę ludzi do modlitwy takiej, w której. Zobacz, Samuel. Samuel spał przy Arce Przymierza. On spał przy Arce Przymierza i głos Boga budził go w nocy, przecież leżącego, śpiącego przy Arce Przymierza. Czyli w trakcie snu. Leżąc, ale przy Arce Przymierza, jego duch był uwrażliwiany przez Ducha Świętego, aby usłyszeć głos Boga. I często mówię tak: Arką Przymierza, która przecież jest symbolem Matki Bożej, która nosiła w swoim sercu najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który ustanowił nowe przymierze na górze Golgocie, który zostawił się jaką mannę przez wszystkie dni aż do skończenia świata, jako pokarm eucharystyczny, swoje ciało, swoją krew. Czyli to, co Arka Przymierza miała w sobie, prawda? Laska arcykapłana Aarona, 10 Bożych przykazań i mannę. Maryja jest teraz tą Arką Przymierza. Jak pięknie jest, zasypiając, wtulonym w nią. Zobacz, Jezus po swojej męce już nie żył. Został zdjęty z krzyża i złożony w ramiona Maryi. Czy często nasz dzień nie przypomina takiego zdjęcia z krzyża, kiedy jesteśmy po całym dniu pobici, często poranieni przez demony, przez drugiego człowieka, przez samych siebie? Jesteśmy jak martwi. I ja często mówię: złóż siebie w ramionach Maryi. Wtul się w te ramiona, a ona przez całą noc będzie leczyć Twoje rany. Swoimi pocałunkami, balsamem swojej czułości, wtulony w nią przez całą noc, uzdrawiany jej miłością, jej wstawiennictwem, jej modlitwą za ciebie, rano obudzisz się z uzdrowionym sercem, gotowy, by znowu kochać. Tutaj ta postawa leżąca, takiego uspokojenia, jest o tyle też komunikatywna. Sam pamiętasz, Dominik, jak byłeś święcony, ja też jak byłem święcony, leżeliśmy. Tak. Nie? Czyli w momencie takiego poddania się Panu Bogu. To wcale nie Tak. oznacza tylko odpoczynku i wyluzowania, ale też gotowości. Taki do Tak. tego, żeby on działał. Ja rozważając w ogóle tę postawę, jak śpiewano nad nami tę litanię do wszystkich świętych, kiedy był ten tak bardzo ważny dzień w naszym życiu, to sobie przypominałem Adama, z którego Bóg zabiera żebro, aby potem stworzyć Ewę. On też został, był leżał wszedł w głęboki sen. Nie? Zobacz, jakie to wszystko może być komunikatywne, że można to połączyć. Powiem Ci, że odkrywam teraz od jakiegoś czasu niesamowitą skuteczność modlitwy w nocy. Mam doświadczenie wielu osób, których Duch Święty budzi w nocy, aby się modlili. Niektórzy jeszcze tego nie rozumieją, myślą, że to taka po prostu bezsenność ich dotyka.
Ale kiedy zaczynają odpowiadać na to natchnienie, by modlić się w nocy, w tym czasie, kiedy właśnie nie mogą zasnąć, zaczynają odbierać obecność Bożą w szczególny sposób. Odkryłem to chociażby u błogosławionej Kandydy od Eucharystii. Potem zobaczyłem to w dzienniczku siostry Faustyny, że niejednokrotnie Jezus budził je w nocy po to, aby one swoim duchem przenosiły się do tabernakulum w swoim kościele parafialnym i tam adorowały Jezusa. Często ludzie mówią przy księdze, ale ja no nie mam kiedy na tą adorację pójść. W moim mieście nie ma adoracji wieczystej, ale możesz w swoim duchu przenieść się pod tabernakulum twojego parafialnego kościoła i adorować Jezusa. Dla ducha nie ma czasu i przestrzeni. Możesz robić to wszystko z wiarą, tak jakbyś klęczał fizycznie przed tabernakulum w twoim parafialnym kościele. Tak robiła święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Przecież ona O, mówiła o tym, zobacz. że ciągle chciała być, nie, w obecności Pana Boga i myślami szła do kaplicy, do tabernakulum. Nawet mówiła takie słowa, że chciałaby być jak te kwiaty, które są przy tabernakulum, no bo one są w nieustannej obecności obok Pana Jezusa. I było nawet i smutno, kiedy nie mogła być przy Jezusie. Wiadomo, mówimy tutaj o mistyczce i czasami jak słyszymy w ogóle słowo mistycyzm, to myślimy, ale to nie ja. A jak tutaj opisujesz, to może być doświadczeniem każdego człowieka, nie Każdego z tylko nas, wiesz. duchownego, niekonsekrowanego. I znowu trzeba, wiesz, przedefiniować te terminy. Mistykiem jest każdy chrześcijanin. Co to jest mistyczność? To jest prowadzenie życia nadprzyrodzonego. Od momentu Chrztu Świętego żyjemy życiem nadprzyrodzonym. Każdy z nas jest mistykiem. Jedni rozwinęli tą intymność z Bogiem w sposób tak przepiękny, nazywamy ich świętymi, ale wszyscy jesteśmy w potencjale mistykami, którzy mają rozwijać tą intymność z Bogiem na poziomie takiej świętości, którą dla nas stworzył. I zobacz, nawet w kontekście tego leżenia w łóżku już wieczorem, czy nie mogę zasypiać z tą świadomością, Jezu, chcę zasypiać pod czy przed Twoim tabernakulum, aby być przy Tobie jak najbliżej, żeby mój duch nieustannie Cię adorował, moje ciało spało, ale duch adorował. I wyobrażać sobie, że zasypiam przed tabernakulum w moim parafialnym kościele, aby być cały czas Jezusem przez całą noc. Są proste rzeczy, ale one niesamowicie rozwijają naszą modlitwę. Super. A teraz zapytam Ciebie, jak modli się Dominik Chmielewski? Czyli co Ciebie najbardziej przekonuje? W czym dostrzegasz głębię i piękno modlitwy? Czy to jest jakaś forma? Czy to jest to wspomniane i już opisywane nastawienie i otwartość serca? Czy różaniec? Czy litania? Czy brewiarz? Jak Ty się modlisz? Bardzo duży nacisk kładę na utrzymywanie ducha modlitwy, czyli na jednoczenie się z Jezusem w moim sercu, z tą świadomością, że On tam cały czas jest, cały czas mnie kocha, cały czas wyznaje mi miłość, cały czas tęskni za tym zjednoczeniem się z Nim w głębi mojego serca. Uświadamiam sobie nieustannie, że największą radość, jaką mogę Jemu sprawić, to jest to, że jednoczę się z Nim w moim sercu. To staram się uczynić jako fundament mojej modlitwy. A potem wszystko to, o czym rozmawialiśmy przez ten cały czas naszej rozmowy. Staram się mieć wrażliwe serce na tyle, żeby odczuwać jego natchnienia. Że nawet kiedy, nie wiem, oglądam mecz czy oglądam jakiś film, a on powie mi w swoim sercu, przyjdź do mnie na chwilkę. Żeby wyłączyć telewizor, pójść do kaplicy i powiedzieć mu, kocham cię. I przyjąć Jego miłość. I potem czuję, że już mogę wrócić i dalej oglądać z chłopakami ten mecz czy jakiś film. Ale ta wrażliwość, wiesz, ta wrażliwość na to, że On chce, że On mnie pragnie, że On tęskni. Często mówię o takiej sytuacji, kiedyś mieliśmy w naszym klasztorze, no, przyszła taka dziewczyna, która rzeczywiście bardzo wiarygodne życie mistyczne prowadziła. I powiedziała kiedyś taką rzecz, proszę księdza, otrzymałam takie słowa, ale to nie może być Pan Jezus. To nie może być Pan Jezus.
Ja mówię, ale jakie słowa? Nie, aż się wstydzę powiedzieć, to nie może być Pan Jezus. Ja mówię, no jakie słowa? Powiedz szczerze, śmiało. No, że Jezus czuje się bardzo samotny w waszym klasztorze. Mocne. Tak. Ja popatrzyłem na nią i powiedziałem tylko, tak, to jest Pan Jezus. I wiesz, i to było dla mnie takim wstrząsem, ponieważ widziałem, wiesz, naszą wspólnotę, która wieczorami siedzi przed telewizorem, która wieczorami siedzi gdzieś tam każdy w swoim pokoju, a Jezus w kaplicy sam. O którejkolwiek porze nie wszedłem do kaplicy, kaplica pusta. Każdy swoje obowiązki, każdy ma rzeczy najważniejsze. Od rana do wieczora biega i tak dalej, i tak dalej. Uświadomiłem sobie to, że ona mówiła prawdę. I teraz mówię, co ja mogę z tym zrobić? Oczywiście, że nie zostawiać go samotnego w kaplicy, ale praktycznie, jak to robić? Widzisz, uświadomiłem sobie jedną rzecz. Gdybym miał na przykład żonę, ukochaną żonę, która, za którą bym bardzo tęsknił, którą bym bardzo kochał i wiem, że ona za mną tęskni i bardzo kocha, i miałaby na przykład swoje biuro w tym pokoju, gdzie jest kaplica. To przecież za każdym razem, kiedybym szedł, wychodził z domu, wracał do swojego pokoju, przechodził obok kaplicy, czyli obok tego jej biura, setki razy idę koło kaplicy w ciągu dnia. Ale gdyby ona tam była, to przecież za każdym razem bym chociaż wszedł, powiedział jej kocham cię, przytulił, otworzył drzwi, pomachał, uśmiechnął się do niej, leciał dalej, ale za każdym razem bym ani razu nie zrobił pustego przebiegu. To są Gdybym ją takie proste kochał, zagadania. tak. I mówię, Jezu, jeśli w takiej relacji ludzkiej, nie, ktoś, kto kocha, nie przeszedłby ani razu obojętnie obok pokoju, gdzie jest jego ukochana, to ja po prostu chcę przechodzić koło kaplicy, choćby na chwileczkę wejść i powiedzieć ci, kocham cię. Wejść i uśmiechnąć się. Wejść i powiedzieć, tak ci dziękuję za wszystko, bądź ze mną teraz, bo mam to i to do zrobienia. Nie zostawiaj mnie samego i lecę dalej. To właśnie małżeństwa, które są w kryzysie, właśnie o tym mówią, że to się zaczyna wtedy, kiedy zaczynają siebie mijać bez słowa, nie zapytają, jak się czujesz, nie? Więc tutaj można to przenieść na rzeczywistość duchową, że wtedy zaczyna się kryzys, kiedy ja tego Pana Boga nie widzę w codzienności, tylko mam punkty brewiarzowe i niby nazywamy to modlitwą uświęcającą czas, a ona nie zawsze nam ten czas uświęca, nie? Że musimy ciągle sobie dokonać renowacji serca. Wiesz, w ogóle odkryłem też taką rzecz ciekawą, że miłość zaczyna się od słuchania. Zobacz, że zanim Bóg powie, kochaj mnie całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, to mówi Szma, Izrael, czyli słuchaj mnie, a dopiero potem kochaj. I okazuje się, że słuchanie jest początkiem miłości. Kiedy przestaję kogoś słuchać, przestaję być wrażliwy na to, co on do mnie mówi, przestaję kochać. Jeśli staję się obojętny na to, co ktoś do mnie mówi, trudno powiedzieć, że go kocham. A wtedy zostaje tylko swoją wizją tej osoby, a nie chcę słuchać Tak. tego, co ona tak naprawdę ma w swoim życiu wewnętrznym i mam tylko własne wyobrażenie jej, a nie relacje z nią. Tak. Nie? Tak. I mówię tak, wiesz, obrazowo, no, to też trzeba uwrażliwiać na to ludzi, nie? No bo nawet jak człowiek wejdzie do kościoła, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zdrowaś Mario, i wychodzi. Ale czy on się spotkał z głosem Boga? Nie? Czy on dał, czy pozwolił Jezusowi coś powiedzieć do niego? Prawda? Czy to jest, to znowu jest albo zaliczenie formalne obowiązku modlitewnego, czy to jest spotkanie z tym, który kocha mnie najbardziej, z tym, który tęskni za mną nieskończenie. Uświadamiam sobie, że tak jak jego traktuję na modlitwie, tak będę traktował drugiego człowieka za chwilę. Jeśli przestaję chcieć go słuchać, za chwilę przestanę słuchać moją żonę, przestanę słuchać mojego męża, przestanę słuchać moje dzieci. I odwrotnie, jeśli wrócę do słuchania Jego, zaczynam słyszeć moją żonę, zaczynam słyszeć moje dzieci.
jak to jest z sobą powiązane. To, w jaki sposób Jego traktuję na modlitwie, tak będę traktował drugiego człowieka. Odkrywam to nieustannie. Tak, bo nasza relacja z Bogiem jest wzorcem dla wszystkiego i dla wszystkich Tak. relacji, nie? A jako syn Don Bosco, jako salezjanin, czy inaczej patrzysz na modlitwę? Od razu sobie przypominam mojego kolegę, razem z nim byłem święcony, księdza Macieja Szustaka, który był przez 6 lat w waszym towarzystwie salezjańskim, potem przyszedł do naszej diecezji i on co chwilę dawał cytaty księdza Bosco i wiele też z nich było odnośnie modlitwy. Czy salezjanie mają na pewno ciekawą wieś, bo widzę, co wy robicie dla młodzieży. To jest w ogóle bezsprzeczne i też pewnie dlatego tak dużo jest powołań do salezjanów, ponieważ to oni, jak ktoś jest młody, to też myśli o tym, żeby iść do młodych, więc przez to też jest inaczej z powołaniami i macie ciekawą wieś, ale odnośnie modlitwy, co byś powiedział w kontekście waszej salezjańskiej duchowości? Wiesz, ksiądz Bosco jest mistrzem modlitwy kontemplacyjnej w działaniu. I on mówił o tym, że każdy salezjanin otrzymuje łaskę tej modlitwy, jedności modlitwy i działania, czyli być kontemplacyjnym w działaniu. I to, o czym uczę, o czym mówię w kontekście modlitwy, właśnie utrzymywania tego ducha modlitwy, tego jednoczenia się z Jezusem w głębi swojego serca, gdzie nieustannie staram się w nim żyć, poruszać się, kochać, każdy oddech w nim, każda myśl w nim, zjednoczony z nim, pośród miliona obowiązków, które robię codziennie. To jest ta szczególna łaska, którą, jak wierzę, wyprasza nam ksiądz Bosko, każdemu salezjaninowi. Ale to są też modlitwy, które są wtedy, można powiedzieć tak, świadkiem tych modlitw jest tylko Jezus i salezjanie. Ksiądz Bosko, wyobraź sobie, wiele nocy nie spał. Do późna w nocy, na przykład, cerował buty, czy spodnie, czy koszule swoim chłopakom. Chłopaki już dawno spali. On do pierwszej, drugiej w nocy cerował im ubranie i w nocy się modlił. Jedną noc postanowił w tygodniu całą przeznaczyć na modlitwę. Fenomenalne. Nie? Podobnie jak Jezus. To w ogóle niesamowity człowiek był. To jest święty przez duże eś. Jak też czytałem różne książki o Don Bosco, no to jest pełen zachwyt, nie? Jak on potrafi rzeczywiście łączyć czynność z kontemplacją, bo to zdawałoby się, że jest oksymoron, no bo albo kontempluję, albo jestem czynny. I tak nawet czytamy o klasztorach, o zakonach kontemplacyjno-czynnych. No to pytamy, zdecydujcie się, a jednak okazuje się, że jedno może być przez drugie. Tak, wiesz, świadectwa jego najbliższych są bardzo ciekawe, nie? To jest właśnie to jest fenomenalne, nie? Że ksiądz Bosko w jednym momencie, wiesz, grał w piłkę, skakał, biegał, przepychał się ze swoimi chłopakami, wiesz, taki, wiesz, dusza towarzystwa. A z drugiej strony chłopaki mówili o nim, że jak pytali go o coś, to mieli za każdym razem wrażenie, że przerywają mu wewnętrzny dialog z Bogiem. On mówi, cały był w zabawie z chłopakami, a jednocześnie jego serce było w niebie. I to było tak odczuwalne, że oni po prostu widzieli, że ksiądz Bosko patrzy na nich, ale nie patrzy na nich. On patrzy w głąb ich serc. Wiadomo, był niezwykle charyzmatyczny. Mówili nawet często, księże Bosko, co czytasz w moim czole? Bo ksiądz Bosko miał jakby wypisane różne tajemne rzeczy o kimś na jego czole, na czole tego człowieka. I często chłopaki właśnie tak mówili, księże Bosko, przeczytaj mi z czoła o moich grzechach albo o tym czy o tamtym. I ksiądz Bosko wszystko precyzyjnie mówił o tajemnicach człowieka. Ale to było właśnie charakterystyczne, że chłopaki, patrząc na niego, mówili, że on cały czas, pomimo wszystko, że jest z nami, ale on cały czas jest w rozmowie z niewidzialnym. I to było tak bardzo odczuwalne. Niektórzy mówili tak, zobaczcie, ile ksiądz Bosko zrobił, dlatego, że cały czas
jest tak wolny. Wolny? To mówili, no jak to wolny? Jak on powoli wszystko robi. I to się nam troszeczkę może kłócić z takim księdzem Bosko, który jest duszą towarzystwa, jest wszędzie, tutaj, tu, tu, ta, tu, tam. Ale z biegiem czasu on nabierał tej kontemplacji w działaniu, gdzie uświadamiał sobie, że musi zwolnić. Musi zwolnić również fizycznie. Bardzo wolno pewne rzeczy robił w całkowitym skupieniu na tym, co robił. Gdzie byśmy powiedzieli, był niesamowicie, rozwijał tą cechę uważności, że był całkowicie skupiony na tym, co robił. Cały był w tym, co robił. Nie? I to skupienie było tak charakterystyczne dla niego. Nawet jak grał w piłkę, to był cały skupiony w głębi swojego serca na ciszy i rozmowie z niewidzialnym. I tutaj pokazuje, że raz, że można to ze sobą połączyć, że to nie jest przeciwstawne sobie, bo tak jak popatrzy się na różne szkoły duchowości, to niektórzy myślą, że one są w sobie w pewnej konkurencji, tak? O, że tu mamy tradycyjnych, tutaj mamy charyzmatyków, tutaj mamy księdza, który jest do młodzieży, jest i do tańca, i niby do różańca, ale jak mówimy do różańca, to tak z przyciszonym głosem. Okazuje się, że to po prostu jest do połączenia i nawet potrafi się bardziej wyjść do ludzi, kiedy ma się tę kontemplację i tego Boga widzianego. Ludzie tego potrzebują, wiesz. Słowo musi narodzić się z ciszy. Ja ostatnio czytam sobie Ojca Dolindo i miałem okazję słyszeć jego kazania. Kompletnie nie potrafiłem połączyć tego malutkiego, drobnego, skromnego księżurka ze zdjęć z pełnym mocy, dynamicznym, wręcz krzyczącym głoszeniem kazań. Te kazania tak porywały ludzi, tak przeszywały serca, tak bardzo dotykały przemianą, nawróceniem. Jakoś nie mogłem połączyć tych dwóch rzeczy, nie? No A też potem został czytam. ładnie przeczołgany przez Kościół. Jak O się tak, o tak. wczytujemy w jego historię, to trochę pokazuje, dlaczego mówił z tak ogromnym przekonaniem. Ale wiesz, czytam o tym, że wstawał codziennie o 3 nad ranem. I do 5 nad ranem modlił się o moc słowa, przygotowując kazanie na kolejny dzień. O 6 rano odprawiał mszę świętą. Kazanie, które mówił na tej mszy świętej, przygotowywał przez 2 godziny modlitwy i adoracji. To jest nieprawdopodobne. Czyli to słowo, które wydobywał, które tak poruszały ludzi, one były zakorzenione w ciszy adoracji z Jezusem. Nie? I to jest jakby klucz do tego też. Rozmawiam z jedną z widzących z Medjugorje, Mirjaną, i pytam ją, kiedy ty masz czas na to, żeby odmówić cały różaniec? Kiedy masz kilkoro dzieci, męża, pielgrzymów, którzy od rana do wieczora cię odwiedzają w twoim domu? Kiedy ty masz czas na modlitwę? Ona się uśmiechnęła. Mówi, rano. Wstaję o 5 rano i do 6:30 się modlę. Potem wiem, że w ciągu dnia nie będę miała kiedy. I to jest nieprawdopodobne, nie? Że kiedy wiesz, co jest najważniejsze, to nawet ograbisz się ze snu, żeby spotkać się z tym, który jest najważniejszy, by potem dawać najważniejszego tym, którzy tak bardzo go pragną. Dominik, dotykasz tutaj bardzo ważnej rzeczy, bo ja w swoich kierownictwach duchowych powiem ci, że jestem bardzo mocno podbudowywany przez postawę osób świeckich, które właśnie o takich postawach mówią. I wręcz my często jako duchowni możemy od nich się uczyć tego, żeby znajdować czas na modlitwę pomimo ilości rzeczy. I u nas jest o tyle czasami trudniej, albo w większym zamieszaniu to się odbywa, że my ciągle jesteśmy w tematach bożych, no bo głosimy rekolekcje, mówimy o Panu Bogu, katechizujemy, chodzimy z Najświętszym Sakramentem do chorych, no i tę mnogość różnych rzeczy, które wykonujemy. I to moja ciotka, siostra zakonna, powiedziała mi bardzo ważną rzecz, którą do tej pory pamiętam i często do niej wracam.
sam, że Piotrek, pamiętaj, abyś więcej mówił do Boga niż o Bogu. Tak. Ile rzeczy można robić dla Jezusa bez Jezusa? No, naprawdę, to jest to Tak. niebezpieczeństwo. Wiesz, ja cały czas mam przed oczami tą scenę sądu, kiedy przyjdą do Jezusa ludzie, którzy uzdrawiali. Przecież uzdrawialiśmy chorych w Twoje imię, wyrzucaliśmy złe duchy w Twoje imię, głosiliśmy Ewangelię w Twoje imię. On powie: idźcie precz ode mnie, nie znam was. I to znam, nie znam, to jest to hebrajskie yadach, greckie kognosko, które oznacza intymność z Bogiem, czyli intymność, jaka jest między oblubieńcem a oblubienicą. Jezus mówi tak: to nic nie znaczy, że uzdrawiałeś chorych. To nic nie znaczy, że w moje imię wyrzucałeś złe duchy. Jezus nie kwestionuje cudów. Jezus nie kwestionuje skuteczności egzorcyzmów, które czynił dany człowiek. Co ciekawe, nie kwestionuje tego. Bo w jego imię było to czynione, w jego imię uzdrowienia, w jego imię uwalniania złych duchów. Ale to nie stanowi istoty dostania się do nieba. Bo to nie mówi o Jezus tym mówi człowieku, tak. tylko o mocy Boga. Dokładnie, ale mówi: nie byłeś, nie budowałeś codziennie intymności ze mną, jaka jest między oblubienicą a oblubieńcem. Dlatego nie znam cię. To jest zdumiewające, nie? I tutaj my jako księża, tutaj to nam grozi strasznie, nie? Od rana do wieczora możemy robić różne rzeczy. Dzisiaj parafia przypomina korporację, wiesz, musisz dbać o witraże, o nowy dach, o plebanie, a tu trzeba kupić to, kupić tamto. Ale czy ktoś pyta, jakim jesteś proboszczem? Czyli pokaż mi, jak uformowałeś duszę swoich parafian. Gdzie oni są w relacji z Bogiem? W jakim Dominik, są to jest miejscu? długi temat. O, jakbyśmy mieli to Tak, otworzyć i tak, poruszyć tak. tego nawet, w jaki sposób jesteśmy przez przełożonych oceniani, nie? Że bardziej Tak, te zewnętrzne dokładnie. rzeczy są uważane za istotne i mówiące o księdzu, a nie jego duchowość i duszpasterstwo, które prowadzi. No to są Dokładnie. bolesne rzeczy, ale też o nich trzeba mówić, by uwrażliwiać, nie? I Tak. biskupów, prowincjałów, i no właśnie, i kościół ten cały hierarchiczny. Tak, No. tak. A odnośnie Pisma Świętego, jak wspomniałeś o ojcu Dolindo i o jego przygotowywaniu do kazań, powiedz, jak ty czytasz Słowo Boże? Czy masz swoją ulubioną metodę ignacjańską, Lectio Divina, pięciu palców? Ich jest tak wiele, że można by było długo wymieniać. Jak przygotowujesz się do tego słowa? Jak się nim modlisz? Bo nie mówię tylko o tej warstwie racjonalnej, rozumienia, bo o tym wiem, że masz też dużą wiedzę. Przeczytałem też twoje książki i widać tam, że masz bardzo wiele tematów zgłębionych i że do niejednego komentarza sięgałeś. Tylko pytam o modlitwę Słowem Bożym. Tak, i znowu tutaj rozdzielam modlitwę od utrzymywania ducha modlitwy, jeśli chodzi o Słowo Boże. Wiesz, uświadomiłem sobie, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Są słowa Chrystusa. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to na pendrive, wiesz, zgrałem sobie Pismo Święte, szczególnie Ewangelię i Dzieje Apostolskie, Nowy Testament generalnie, i staram się nieustannie przebywać w obecności Słowa. Kiedy wstaję rano, może to się zabrzmieć dla kogoś infantylnie, ale kiedy wstaję rano, to pierwszą rzeczą, którą robię, to włączam Ewangelię i po prostu płynie mi w tle Ewangelia. Często też zaczynam właśnie dzień od litanii loretańskiej, bo to jest taki, wiesz, mnóstwo komplementów, które można Maryi wyśpiewać na dzień dobry, tej najpiękniejszej, wiesz, naszego serca. A każda kobieta lubi komplementy, więc a jeśli chce mieć przychylność jej serca, to tutaj się po prostu podlizuje w ten sposób, No i słusznie. wyśpiewując jej, tak, jaka jest piękna, cudowna, ochiach. No i wiem, że ona ma wtedy słabość do mnie przez cały dzień. A potem słucham, wiesz, Ewangelię. Jadę samochodem, zamiast słuchania jakiejś tam muzy, radia bezsensownego i tak dalej, staram się cały czas słuchać Ewangelię. Robię różne rzeczy w moim pokoju, płynie w tle Ewangelia. Więc to jest ten pierwszy, to jest to utrzymywanie, to chodzenie w Słowie Bożym. Czyli cały czas słucham, słucham, słucham.
I to niesamowicie uwrażliwiło mnie na Słowo Boże. Tym bardziej, że Zaczynam dzisiaj mamy takie słyszeć. piękne wykonania, te Biblia, Tak, ta projekt, Biblia audio, audio, no po rewelacja. prostu. I to jest, wiesz, to jest coś, co mnie bardzo uwrażliwiło na Słowo Boże, wiesz. Zaczynam słyszeć głębiej niż to, co słyszałem dotychczas w tych poszczególnych perykopach, w słowach Nowego Testamentu. I jak się coś mnie poruszy, to na chwilę wyłączam i staram się kilkanaście razy powtórzyć to zdanie lub to słowo z tą intencją, żeby ono zalogowało się w moim sercu. Z głowy do serca. Czyli I lekcja to divina. słowo, tak, i to słowo, czy to zdanie, tak, sobie w dalszej części dnia nieustannie powtarzam, ale bardzo powoli. Jak jestem sam, to mówię to na głos. Jak jestem z kimś, to mówię to w sercu. I z tą intencją, żeby Maryja, Matka Słowa, otworzyła mi to słowo. Żeby to słowo zaczęło głęboko działać w głębinach mojego serca. I pytam ją często, dlaczego akurat to słowo? I nie dostaję odpowiedzi od razu, ale na przykład w kolejnych dniach przychodzą ludzie z różnymi sytuacjami, z różnymi wydarzeniami, z różnymi pytaniami. Okazuje się, że to słowo jest odpowiedzią na ich modlitwę, na ich pytania, które zadają. Ale to słowo nie to powierzchownie usłyszane, ale to słowo, które, wiesz, jak ziarnko gorczycy zalogowało się w moim sercu i przez takie rozważanie jego w ciągu dnia, pośród różnych sytuacji i tak dalej, które wraca nieustannie, ono wraca z coraz głębszym przesłaniem. I kiedy ktoś przychodzi już po to słowo, to dostaje nie ziarnko gorczycy, ale dostaje drzewo, które rozwinęło się z tego ziarna. I to jest takie ciekawe doświadczenie, szczególnie w konfesjonale, wiesz. Proszę o to, żeby Pan dawał mi słowo dla poszczególnych ludzi, którzy przychodzą do konfesjonału, do spowiedzi świętej. Też staram się, żeby spowiedź święta nie była rutynowa. Często tak ludzie mówią, nie, że chodzę do księdza, ale ksiądz ciągle tą samą naukę mi powtarza. Cokolwiek bym nie powiedział, czy nie powiedziała, to ta sama nauka, nie? A tu chodzi o to, żeby właśnie, wiesz, uczynić też spowiedź świętą tą przestrzenią kreacji, tej twórczości takiej, nie? Żeby Czyli też uczyć ludzi, tak. prowokować do takiej rozmowy, żeby oni chcieli się uzewnętrzniać i wchodzić w pewne szczegóły. Kiedy my tę wielobarwność im pokażemy, to wtedy oni też chcą więcej powiedzieć, nie? To zawsze jest pewna współpraca, nie? Między tym, co ja daję jako spowiednik, a to, co on przynosi i nawzajem siebie uwrażliwiamy. Masz coś takiego, że kiedy słyszysz osobę, która już inaczej wypowiada grzechy, to wtedy ty też się bardziej aktywizujesz, że ciebie to rozbudza i mówisz: wow, nie? Ona chce się dobrze wyspowiadać, nie? Nie przyszła z tym, że przeklinała, kłamała i że w piątek na mięsie zupę gotowała, tylko że chce coś więcej od tego Pana Boga. Tak, bardzo często to odczuwam w swoim sercu. Tak jak mówisz, bardzo często ludzie świecy zawstydzają mnie głębokością relacji, intymności z Bogiem. Są motywacją dla mnie, żebym zrobił kolejny krok, wiesz, w tym, żeby, no jako pasterz, ja muszę być zawsze krok przed owcą, przed owcami, no bo jeśli jestem za owcami, no to owce mają prowadzić pasterza, czy pasterz owce. Więc ja chcę być głębiej z Panem, chcę otrzymać światło, jak poprowadzić tego człowieka, nie z jakiejś pychy czy wyższości, tylko dlatego, że jestem pasterzem, więc biorę odpowiedzialność za moje owce. A odpowiedzialność polega na tym, że ja słyszę głos Boga i ten głos Boga przekazuję moim owcom. Ja chcę wiedzieć, dokąd Pan chce, abym tą owcę doprowadził. I często właśnie, kiedy przychodzi ktoś do spowiedzi świętej, to w nauce staram się przekazać mu Słowo Boże z tego dnia, które jest w kościele czytane. Bo jeśli na przykład we wtorek przyszedł do spowiedzi, to znaczy, że ten czas i miejsce akcji jest wyreżyserowane przez Boga. Więc Bóg nade wszystko chce mu dać odpowiedź na jego spowiedź w słowie, które daje Kościołowi na ten dzień. I jak zobaczysz, jak pięknie się można trafić w serce człowieka,
dając mu pokarm ze Słowa Bożego w danym dniu, w którym on przychodzi do spowiedzi, Tym bardziej, że który jeśli ta Kościół spowiedź rozważa. jest przed mszą, to tym Tak. już dajesz zalążek, potem on słucha Ewangelię, jeszcze usłyszy Tak. kazanie, daj Boże, i wtedy to gdzieś rezonuje, to pracuje. To w ogóle, co powiedziałaś, to jest bardzo ważny punkt, że Pismo Święte znajduje w pewnym momencie swoje wyjaśnienie i ono w naszej głowie pracuje, ono musi się rozwijać i często, kiedy mamy różne problemy i kryzysy, to wtedy Duch Święty nam je przypomina. Więc my najpierw musimy je zasiać, aby kiedyś mogło być przypomniane. Tak. I to dopowiem całe Pismo Święte, bo my mamy też taki zwyczaj, trochę jak protestanci. Wybieramy sobie fragmenty, te, które nam pasują, i budujemy sobie teologię albo obraz Jezusa na podstawie tych fajnych fragmentów, które są przemiłe, sympatyczne, takie pełne miłosierdzia. Taki Jezus właśnie, takiego, jakiego chcemy go sobie, że tak powiem, ułożyć w sercu, nie? Taki Jezus, który nie niepokoi, który jest fajny, taki trochę z The Chosen, taki sympatyczny, po prostu taki, no taki, jakiego chciałbym mieć, nie? Natomiast omijam fragmenty, które pokazują innego Jezusa, Jezusa radykalnego. Często mówię ludziom, zacznij czytać Ewangelię tak, jakbyś nigdy nie słyszał żadnych komentarzy, jakbyś pierwszy raz czytał. To zostaniesz porażony radykalnością Jezusa, radykalnością Ewangelii. Taką Tak, tak, radykalnością nie, nie. dobrze rozumianą, nie? Jako Tak. radix, korzeń, że sięgamy do korzenia, a nie tylko, że pokazujemy siłę mocnej decyzji i bycia bezwzględnym, bo Jezus nie był Tak. bezwzględny, bo miał miłosierdzie, tylko że potrafił sięgać zawsze do tego, co było istotą i że był tak posłuszny prawdzie. I czasami trzeba to przyznać, w ostrych, surowych słowach mówił prawdę. To nie był tylko Jezus, tak, on był całą miłością i miłosierdziem dla tych, którzy padali przed nim na twarz i mówią: Panie, przebacz. Wtedy był nieskończoną czułością, tak, ale dla tych, którzy nie chcieli przyjąć prawdy o sobie, oj, był bardzo surowy, Tak, bo miłość to bardzo też radykalny. trudna Tak, miłość. To nie tylko dokładnie tak. miłość taka łagodna, uśmiechnięta i miłość, która nie dotknie, miłość, która będzie oględna. Po prostu trzeba wprowadzać ludzi w proces. Tylko że zresztą to ludzie czują, kiedy to rzeczywiście jest z miłości, a kiedy jest z wywyższania się i z chęci uzyskania władzy nad drugim. Zobacz, że Słowo Boże mówi, że ono jest jak miecz obosieczny, który dosłownie przeora serce, zamysły, to wszystko, co jest moim, wiesz, wewnętrznym myśleniem, przekonaniami, poglądami i tak dalej. Jak miecz obosieczny, to Słowo Boże, nie, często zwracam na to uwagę. Jeśli chcesz żyć w prawdzie i oddawać cześć w duchu i prawdzie, musisz przyjąć całe Słowo Boże. Też przyjąć słowo radykalne, ostre, surowe, które jak miecz obosieczny przeora twoje serce i wprowadzi też w kryzys. Tak, wprowadzi w kryzys. Nie bój się takiego Jezusa, który przyjdzie właśnie tak, a nie inaczej. Po to, żeby uzdrowić to wszystko, co już w tobie było zakłamywane, co w tobie było manipulowane, co w tobie było nieboże, a wydawało ci się Boże. Nie bój się też takiego Jezusa i takiego przyjścia przez Słowo Boże. To też jest miłość. No tak, żeby wielobarwnie, bo ta fragmentaryczność czytania Ewangelii nam zabija prawdziwy obraz Boga, prawdziwy obraz wcielonego Boga Jezusa Chrystusa. No. Dokładnie tak. Jeszcze mam dwa pytania do ciebie. Powiedz, jak uważasz, czy modlić się można będąc niewierzącym? Czy modlitwa nie jest czasami sposobem poszukiwania Pana Boga? Jak to obserwujesz? Bo masz wiele osób, które przychodzą do ciebie z kryzysem wiary. Nawet powracamy do wojowników Maryi, którzy dopiero nawracają się na spotkaniach wojowników Maryi, a którzy przychodzą jako ateiści, bo są przez kogoś zaciągnięci, zaproszeni. Czy wtedy proponować im modlitwę, czy dopiero osobom wierzącym? Jak na to patrzysz? Wiesz, wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, jestem przekonany o tym,
że dar modlitwy wyprzedza przyjście Boga. Znaczy, Bóg daje łaskę spotkania się z Nim. Bóg daje łaskę znalezienia siebie. Ale mówi o jednej rzeczy, to jest bardzo ciekawe. Mówi, jeśli będziesz mnie szukać całym sercem, dam ci się odnaleźć. Czyli często ludziom, którzy mają kryzys wiary, którzy w ogóle są niewierzący i zapytują o Boga, to mówię tak, czy jesteś gotowy przyjąć to wyzwanie? Zacząć szukać Go całym sercem. Całym sercem wołać do Niego. Jeśli jesteś prawdziwy, przyjdź i objaw mi się. Jeśli naprawdę to słowo w Ewangelii, o którym czytam, jest prawdziwe, przyjdź i objaw mi to. Przyjdź i pokaż mi siebie. Przyjdź i wstrząśnij moim życiem. Przyjdź i pokaż mi, że jesteś prawdziwy. Ale wołaj całym sercem, rano, wieczorem, w ciągu dnia. Szukaj Go, czytaj Słowo Boże. Nawet jeśli tego nie rozumiesz, czytaj, bo to Słowo jest duchem i życiem. Z tym wewnętrznym przekonaniem, jeśli to jest prawda, przyjdź, Ty, który mówisz, że jesteś prawdą. Jeśli naprawdę jesteś, przyjdź, który mówisz, że istniejesz. Jeśli naprawdę jesteś tym Bogiem, o którym mówią chrześcijanie, o którym słyszę, przyjdź i objaw mi siebie Boże, że naprawdę jesteś. I Pan będzie tylko patrzył na jedno. Nawet nie na to, czy jesteś grzeszny, czy nie jesteś grzeszny, czy masz udane życie, czy nieudane życie. Będzie patrzył na intencje twojego serca, czy szukasz go całym sercem. Jeśli będziesz go szukał całym sercem, to już jest modlitwa. I to jest modlitwa pragnienia, to jest modlitwa tęsknoty za nim, jeszcze nieuświadomionej, ale tęsknoty. I on odpowie na tę modlitwę. Zawsze. Zawsze. Czy jesteś zawołaniem? No, to Tak, wydaje mi się, jak najbardziej. że to jest bardzo ważna sugestia. I trochę wejście w taką duchowość Syrofenicjanki. Jak o tym mówisz, to od razu mi ten fragment Ewangelii się przypomina, która prosi o pomoc dla swojej córki i chociaż natrafia na szorstkość Jezusa, to dalej prosi. I tak ludzie jeszcze niewierzący, poszukujący, mogą odbierać pozorne milczenie Pana Boga jako szorstkość, a to też jest ważne w ich procesie otwarcia, i ta szorstkość jest potrzebna po to, żeby rzeczywiście ich otworzyć i dać im łaskę w tym czasie, kiedy będzie dla nich najlepszy, żeby nie sięgnęli po coś byle jakiego i żeby się tym przypadkiem nie próbowali nakarmić, tylko sięgnęli od razu po coś, co jest najwyższej próby. Dlatego ten Tak. proces musi być, nie? Zobacz nawet w Samarytance, nie? Czy Samarytanka szukała całym sercem Boga? Nie wygląda na to, żeby szukała. Szła po prostu do studni w południe napełnić stągwie wodą. Ale w głębi serca dramat jej życia był wołaniem o Boga. Był wołaniem o miłosierdzie. Był wołaniem o zrozumienie. Był tęsknotą, ona miała kilku mężów, nie? Znaczy kilku mężczyzn, ale żaden z nich nie był mężem. Czyli szukała gdzieś miłości. I to szukanie miłości, jeszcze nieuświadomionej, że ona szuka tego jednego, jedynego, który jest miłością jedyną, jedyną. Ale było to pragnienie bycia kochaną, szukaniem miłości. I to już była modlitwa, na którą odpowiedział Jezus. Specjalnie wyreżyserował to spotkanie, żeby spotkać tą Samarytankę, bo Jezus zawsze pierwszy szuka nas, nie? To nam się wydaje, że my szukamy Boga. Tak On patrzy na intencje naszego serca. On patrzy, czy naprawdę chce Go znaleźć. Ale tak naprawdę to On nieustannie nas szuka i reżyseruje sytuacje, w których możemy Go odnaleźć. To jest bardzo piękny biblijny obraz do tego, co często mówię osobom niewierzącym, żeby docenili już same pragnienie szukania Pana Boga, ponieważ już to pragnienie jest od Niego, jest już zaproszeniem do relacji, więc warto coś z tym zrobić. Tak. On mówi, siostrze Faustynie, wsłuchuje się w bicie serca grzeszników, czy zabije dla mnie, chociaż jeden raz, nie? Czy zabije dla mnie? To jest nieprawdopodobny obraz, nie? Często to mówię, nawet jeśli żyjesz w obojętności na Boga,
ten Bóg cię nie obchodzi za bardzo. To musisz mieć ten obraz, że jego serce, jego ucho jest nieustannie przytknięte do twojego serca. I on tęskni za tym jednym uderzeniem twojego serca w jego stronę. Za tym jednym uderzeniem, które powie: Panie, jak jesteś, przyjdź. Jeśli jesteś prawdziwy, objaw mi siebie. Za tym jednym uderzeniem, a potem to już tylko oddaj wszystko jemu i on przyjdzie. I to w taki sposób najlepszy dla ciebie. Nie reżyseruj ty tego przyjścia. Pozwól, żeby on przyszedł, ale po prostu niech to serce zabije tylko raz dla niego. Powiedz: Panie, przyjdź. I to starczy. Pewnie usłyszałeś wiele takich świadectw nawróceń, gdzie ktoś był w takim momencie kryzysu i takiego napięcia, i wręcz nabrzmienia swojego problemu, że aż wykrzyknął w niebogłosy: Panie Boże, przyjdź i ratuj, i wtedy właśnie zaczynały się dziać cuda. Zobacz, dwie rzeczy z ostatniego czasu. Mój kolega, który był zainicjowany, wiesz, na Dalekim Wschodzie przez takie ryty plemienne, nie za bardzo w to wierzył, że cokolwiek tam się może zadziać. Mówi: Ja w to nie wierzę, Dominik, ja w to nie wierzę. Ja mówię: Szatan nie patrzy na to, czy wierzysz, czy nie. Jeśli wchodzisz na jego teren, wchodzi jak po swoje. No i okazało się, że kilka miesięcy później dokonała się w nim potężna manifestacja. To zło się ujawniło. Kiedy w nocy był w pokoju, to zło zaczęło go rzucać po ścianach fizycznie, więc on był potwornie przerażony tym, co się zaczęło dziać. I z tego, co pamiętał tylko, prawda, to co mu powiedziałem, ja mówię: jak się zaczną takie rzeczy dziać, wymawiaj tylko święte imiona Jezus Maryja. Nie będziesz zdolny do jakichś modlitw, tylko po prostu krzycz: Jezu Maryjo, Jezu Maryjo. I przez zachrypnięte gardło z przerażenia, bo to coś go straszliwie dusiło, jednocześnie podnosiło nad ziemię i rzucało go po ścianach. Wołał tylko: Jezus Maryja, przerażony. I to zło zaczęło stopniowo puszczać i odeszło z jego pokoju. Wtedy wziął telefon i zadzwonił do mnie i modliliśmy się przez telefon, żeby to zło całkowicie odeszło. On na drugi dzień od razu poszedł do spowiedzi z całego życia, poddał się modlitwie uwolnienia i to się skończyło. I w tym samym czasie kobieta, którą obserwuję, jest wystawiona na Najświętszy Sakrament w kościele. Cisza, spokój. Wszyscy się modlą w takim pięknym uciszeniu. I nagle otwierają się drzwi kościoła i wbiega kobieta. Biegnie do Jezusa, pada na ziemię, zaczyna płakać, bardzo szlochając, i wypowiada tylko: Jezu Maryjo, Jezu Maryjo. Nikt nie wie, co się dzieje. Podchodzę do tej kobiety, po prostu tylko położyłem jej rękę na ramieniu. W ciszy ona płacząc wołała do Jezusa: Jezu Maryjo. I stopniowo się wyciszała. I nagle tak jakby usnęła, trwała w ciszy. Po czym wstała, uśmiechnęła się do Jezusa w Najświętszym Sakramencie i powiedziała: Jezu, Maryjo, dziękuję. I spokojnie wyszła z kościoła. Nie? Dwie różne sytuacje, ta sama modlitwa: Jezu, Maryjo. Same Nie? imię Boga, Tak. same imię Maryi jest tak komunikatywne. W końcu podchodzimy do tego w rozumieniu hebrajskim znaczenia imienia, jako nadania misji, mówienia o tożsamości kogoś, przywołuje całą rzeczywistość tych osób i ich całą działalność. Więc to może być krótka modlitwa, a jakże rzeczowa, konkretna i pokazująca, że innymi słowy oddaje się w wasze ręce. Bo wiem, że to wszystko, co już, z czym muszę walczyć, jest większe ode mnie. Nie ogarniam tego. Tak jest. I wtedy cały człowiek się modli, nie? To nie są już, wiesz, w cudzysłowie tylko formułki wyklepane, gdzie moje serce jest wszędzie, tylko nie przy Panu Jezusie. Ale w takich sytuacjach nie potrzeba wielu słów. Po prostu cały człowiek się modli. Moje ciało, dusza i duch wołają do Boga żywego. To jest modlitwa sercem. Fajnie, że opowiedziałaś o tych przypadkach, tych historiach.
bo nam pokazują ogromną moc Boga. Wiadomo, że ludzie lubią słuchać o egzorcyzmach, o różnych manifestacjach i czasami się tym przerażają, ale te manifestacje nie mówią o wielkości złego, tylko o wielkości Boga, o tym, że ten zły musi się w ogóle ujawnić, tak, że on jest słaby w porównaniu do całej rzeczywistości, świętości Boga, bo w końcu to on jest twórcą, nie? I to też trzeba w tych historiach nie opowiadać, by nie przerazić, tylko bardziej wiedzieć, do kogo mamy się odwoływać, nie? Że to jest on. To jest w ogóle charakterystyczna rzecz. Ja często mówię o tym, wiem, że to brzmi troszkę banalnie, ale często przysłuchuję się różnym świadectwom różnych osób. Jestem zaniepokojony tym, że 3/4 świadectwa jest o tym przeszłym życiu, w którym było tyle zła, nałogów, kompromisu ze złem, z grzechem, z szatanem. Tak jak ludzie chwalili się albo licytowali nawet, kto jak bardzo wszedł w zło. A potem nawróciłem się i jest fajnie. Szczęść Boże, Tak się chwała nie ma co Panu. cieszyć. Tak. Świadectwo powinno być według mnie dosłownie tyle, ile trzeba. Bardzo mało powiedziane o tym, co było złe w moim życiu. Natomiast uwielbieniem działania Bożego teraz. Nieraz ktoś tam do mnie dzwoni, proszę księdza, mógłbym przyjechać na spotkanie czy na rekolekcję i powiedzieć swoje świadectwo. Ja mówię, dobrze, przyjedź i powiedz, jak Bóg teraz, dzisiaj działa w twoim życiu. Mówię, nie to, co działo się 20 lat temu, nie to, co działo się 10 lat temu. Ja chcę zobaczyć, jak Bóg działa dzisiaj w tobie. Opowiedz, przyjdź i powiedzieć, jak dzisiaj działa w tobie. Daj świadectwo. Chcemy się skupić na efektach i na tym, co zostało wypracowane przez Pana Boga, a nie z czego Ciebie wyciągał. Tym bardziej widzisz pewnie tę prawidłowość, że wiele osób, które są po pewnych duchowych perturbacjach, mają wrażenie, że walka duchowa musi w ten sposób przebiegać, a często nie są wzorcem dla wszystkich chrześcijan. I to tworzy taki czasami toksyczny radykalizm. A to nie powinno w tę stronę iść, bo to, że tego doświadczyłeś, to wcale nie było dobre i skup się na tym, jak Pan Bóg ciebie z tego wyprowadził i co dzisiaj w tobie tworzy. I nie możesz tworzyć swojego życia duchowego w kontrze do tamtego negatywnego doświadczenia. To jest tak, jak wiesz, jak w sporcie, nie? Jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia walka. Czyli mogę powiedzieć tak, jestem tak dobry, jak to, co dzisiaj Bóg ze mną uczynił, dzisiejszego dnia. To jest moja relacja. To jest prawda mojej relacji. Nie to, co Jezus zrobił ze mną 10 lat temu, 15, 20. Ja mogę budować swoje ego i imponować ludziom i w taki sposób właśnie pyszny, że tak powiem, spektakularnie opowiadać, jak Jezus nawrócił mnie 20 lat temu, a ja dzisiaj mogę być w ruinie. Dzisiaj mogę Tak. być w ruinie. Zresztą mamy tę Ewangelię, która mówi o synu, który powiedział tak, a nie poszedł, a drugi powiedział, że nie, a jednak poszedł. Słyszymy o tych Dokładnie. nierządnicach, złodziejach i innych różnych ciemnych typach, którzy wchodzą przed faryzeuszami, uczonymi w piśmie do Królestwa Niebieskiego. Bo nieważne jest, jak się zaczyna, tylko jak się kończy. Właśnie to aktualne podejście. I Tak, na jestem takim koniec. chrześcijaninem, jak dzisiaj byłem z nim w intymności. To jest prawda o mnie, jak dzisiaj z nim jestem. Racja. Dominik, na koniec. Rozmawiamy już ponad 2 godziny. Naprawdę bardzo dobrze się z Tobą rozmawia i wiele takich perełek już odnotowałem, zapisałem, więc sam się czuję naprawdę bardzo ubogacony tą rozmową. Pytanie, co robisz, kiedy nie chce ci się modlić? Chciałbym teraz na koniec powiedzieć o tych różnych walkach, które w nas się dokonują, kiedy jesteśmy zmęczeni. Jak się wtedy motywujesz? Czy raczej odpuszczasz? A jeśli próbujesz, to co ciebie przekonuje? Chodzi mi o takie dotknięcie momentów trudnych.
Bo wiesz, możemy mówić o różnych dobrych rzeczach, o nich powiedzieliśmy, ale mnóstwo osób jest w takim położeniu, że nie wie, jak ma się chwycić, że ma dobre zdanie o Panu Bogu, ale jeszcze nie może się popchnąć do tego, żeby się modlić. Gdzieś bardzo tego pragnie, ale jest na rozstroju i w takim rozkroku. Więc co zrobić i jaką ty masz radę dla takich osób? Wiesz, kiedy jestem w trudnej sytuacji, kiedy moje serce wydaje się jak skamieniałe, to też jest ważne, żeby to rozróżnić, wiesz, bo niektórzy zbyt łatwo szafują takimi terminami: jestem w ciemnej nocy duszy, przeżywam noc zmysłów i tak dalej, i tak dalej. Ładnie to Tak nazywają. dokładnie. Ale jest zasadnicza różnica pomiędzy przeżywaniem ciemnej nocy duszy czy zmysłów. Ciemna noc zmysłów jest wtedy, kiedy szukasz Boga całym sercem, nawet jeszcze więcej niż dotychczas. On wprowadza ciebie w stan pustyni, w stan ogołocenia. Charakterystyczną rzeczą jest to, że w ciemnej nocy duszy czy zmysłów niesamowicie rośnie tęsknota za Bogiem. Nie znajdujesz pocieszenia w niczym, co ten świat ofiarowuje. Natomiast bardzo dużo ludzi wchodzi w kryzys modlitwy na własne życzenie. Tak bardzo, że tak powiem, wchodzi w kompromis z duchem tego świata, daje swoje serce i czas atrakcjom, które każdego dnia ten świat oferuje. A potem mówią: księże, ja nie mam smaku w modlitwie, jakoś mnie nie ciągnie do modlitwy, nie czuję modlitwy, modlę się, ale jestem całkowicie rozproszony. Ja tutaj od razu dam taki obraz, bo wiesz, ja jestem po gastronomiku, w restauracjach pracowałem też przed seminarium, więc ja bardzo lubię takie organoleptyczne porównania. To jest trochę tak, jakbyś sobie na język polał ostry sos, a potem dziwił się, że żadnego innego smaku nie czujesz. Dokładnie, dokładnie. Nie, To jest bo dokładnie to. wszedłeś tak w świat, taki sobie chaos spowodowałeś, to daj też czas na to, żeby zarówno uzdrowić ten język, może to nie jest dobre słowo, ale uspokoić go, sprawić, żeby on na nowo zaczął czuć i wtedy dopiero próbuj, nie? A czym więcej tego sosu dałeś, tym więcej też czasu potrzebujesz ciszy, żeby powrócić na te prawidłowe tory. Tak. I wiesz, bardzo często w takiej sytuacji wracam do częstotliwości krótkich spotkań. Nie tyle długich, bo te długie jest bardzo trudno wytrzymać nawet, bo to napięcie, te troski, te zmartwienia, ten ból, to cierpienie jest takie bardzo miażdżące. Ale wtedy krótko, a wiele razy. Czyli w moim przypadku, jak żyję sobie w klasztorze, to bardzo częste nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Nawet nie mówienie nic, tylko po prostu wpadam, klękam, czy kładę się krzyżem, czy po prostu siadam. Mówię: nie jestem w stanie nic ci mądrego powiedzieć. Serce mam jak z kamienia. Ale po prostu chcę ci powiedzieć, że cię kocham. Jakkolwiek to brzmi, chcę cię kochać. I kocham cię Taka tym modlitwa wszystkim, co mam teraz w obecności. sercu. Tak. I po prostu, wiesz, mówię mu tylko: kochaj mnie, bo nawet tą miłość, którą ja mam do ciebie, to jest twoja miłość we mnie, to nie jest nic mojego. Kochaj mnie. I proszę Maryję, wiesz, Maryja jest niesamowita w tym. Mówię: Maryjo, kochaj we mnie Jezusa, pielęgnuj go we mnie. Powiedz mu ode mnie, że go bardzo kocham, bo ja sam nie potrafię nic wskrzesić siebie. I ona tak pielęgnuje przestrzeń modlitwy. Tak jakoś, jak tylko ona potrafi najpiękniej. Tak buduje tą intymność, że ta miłość Jezusa, ta jego czułość do mnie zaczyna przeciskać się przez tą ciemność, znajduje tą lukę, to światełko i zaczyna wchodzić w moje serce i coraz cieplej, coraz piękniej się w nim robi. Nie, coraz więcej tęsknoty, coraz ten kamień zaczyna się rozdrabniać coraz bardziej, i to światełko zaczyna przechodzić, i zawsze ona jest tą, która przebija się z Jezusem przez moje serce. To jest niesamowite. To pozwalać mu się kochać. No. Wizualizuję to wszystko, co opowiadasz, i sobie tak myślę, jeśli jestem w kryzysie i w trudnym momencie duchowym,
Czyli trochę jakbym był poturbowany i sam nie mógł dojść do szpitala. Potrzebuję kogoś, kto mnie do tego szpitala zawiezie, może nawet i pod respirator mnie podciągnie, położę się przy nim, albo nawet zostanę położony i ktoś wokół mnie będzie musiał różne czynności wykonywać, żeby wyprowadzić mój stan na stabilny. To opowiadałeś o Maryi, o Bogu Trójjedynym i to są właśnie te osoby, które mogą we mnie działać w momencie, kiedy ja już odpuszczę i po prostu oddam się w ich ręce. Tak. Ludzie sobie czasami tego nie uświadamiają, albo mają problemy z tym, że Maria nie przeszkadza działaniu Trójcy Świętej w nas. Ona zawsze mówi o tym w różnych swoich objawieniach, że mamy ukryć się pod jej płaszczem, że mamy żyć w jej niepokalanym sercu, w jej ramionach. Tak jak niech Juan Ovidiego mówi: czy nie jesteś w moich ramionach? Czy nie jesteś w połach mojego płaszcza? Czego się boisz? Dlaczego się niepokoisz? Przecież jesteś we mnie. I teraz niektórzy ludzie mówią: jak to pogodzić, tą relację z Trójcą Świętą i Matkę Bożą? To jest tak proste. Ja jestem w niej, w jej sercu, w jej ramionach, pod jej płaszczem, a we mnie jest Ojciec, Syn i Duch Święty, Trójca Święta. W momencie Chrztu Świętego Trójca wstąpiła w głąb mojego ciała i zamieszkała we mnie, czyniąc mnie swoim mieszkaniem. Ja jestem w Maryi, a we mnie jest Trójca Święta. Więc każda modlitwa to jest po prostu wzięcie Maryi za rękę i razem z nią schodzę w głąb mojego serca, gdzie jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I Maryja najpiękniej pokazuje mi, jak budować relacje z Ojcem, jak budować relacje z Synem, jak budować relacje z Duchem Świętym w głębi mojego serca. Ona nie staje pomiędzy mną a Nim. Ja z nią wchodzę w głęboką modlitwę, kontemplację, adorację Trójcy Świętej, która jest we mnie. Nikt nikomu nie przeszkadza. Super. Bardzo Tobie dziękuję za te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś o modlitwie. To jest naprawdę bardzo cenne. I na koniec bardzo Ciebie bym poprosił o błogosławieństwo, zarówno mnie, jak i wszystkich słuchaczy tego podcastu. Zresztą proszę o to jako ksiądz, któremu bardzo rzadko ktoś błogosławi, bo to przeważnie błogosławię innym, więc cieszę się, kiedy mnie również błogosławią. I ciebie, Piotrze, i wszystkich słuchaczy też proszę o modlitwę za mnie, bo też modlitwa na serio to jest modlitwa doświadczenia swojej słabości, nędzy, grzechu. Im bliżej jest Bóg ciebie, Bóg, który jest światłością, to rozświetla twoje ciemności, mroki twojego serca, mroki twojej duszy. I czasami nie jest łatwo, czasami jest bardzo trudno stanąć w prawdzie, bez upiększaczy, bez mechanizmów samousprawiedliwiania się przed tym, który cały jest prawdą w miłości, ale prawdą. I to jest też ciekawe, że jak ja udaję kogoś, kim nie jestem i nie chcę stanąć w prawdzie przed nim, to nie mogę spotkać się z tym, który jest prawdą. Dopiero wtedy, kiedy staję w prawdzie, bez żadnych znieczuleń, mogę się spotkać z tym, który jest prawdą. Dużo ludzi nie spotyka się z Bogiem na modlitwie, bo udaje kogoś, kim nie jest. Kłamca nie może spotkać się z tym, który jest prawdą. Kłamstwo nie może spotkać się z prawdą. Więc modlitwa to też stanięcie w duchu i prawdzie o sobie i o tym, kim on jest i kim ja jestem. Nie bać się wylać wszystkiego przed nim, dać się prześwietlić te wszystkie zdrady, niewierności, świństwa, z których też utkane jest moje życie. Nie bać się stanąć tak przed nim, powiedzieć: tak, taki jestem. Przepraszam, ale taki jestem. To jest prawda o mnie. I wtedy on zalewa czułością, zalewa miłosierdziem. No, dlatego urodził się w żłobie, a nie w pałacu, bo moje życie często jest żłobem, a nie pałacem. Tak. Dlatego dopiero to, co jest oddane, może zostać uzdrowione. Tak, i nie bójcie się skarby tego, nie bójcie się stawać prawdzie.
Dobrze. Błogosławię Ciebie, Piotrze, i błogosławię wszystkich słuchaczy. Zamykam Was w sercu Maryi pod jej płaszczem. Pieczętuję Was też we krwi Jezusa, żebyście byli niewidzialni dla zła. I błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I Ciebie, Piotrze, też proszę, żebyś mnie pobłogosławił, i wszyscy słuchacze też mnie błogosławcie w swoim sercu. Niech Ciebie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Widzisz, i wymieniliśmy się błogosławieństwami, wymieniliśmy się myślami i jest Tak dobrze. jest. Także bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Niech te treści idą w świat i niech zachęcają do modlitwy. Dzięki bardzo, Bo Piotrze. nie powiedzieliśmy tylko po to, aby mówić, ale przede wszystkim, aby zrobić zachętę do tego, żeby oddawać się Tak Bogu. jest. Co daj Boże. Amen. Dzięki, Piotrze. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.